Na podstawie paragrafu 23 ustęp 2 Statutu Miasta otwieram 48. sesję Rady Miasta Kołobrzeg. Witam serdecznie Państwa Radnych, Pana Józefa Gromka, Prezydenta Miasta, Pana Jerzego Wolskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta. Witam Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli. Witam Skarbnika Miasta, Panią Sekretarz Miasta wraz z Naczelnikami Wydziałów Urzędu Miasta. Witam członków do spraw nadawania tytułów Honorowy Obywatel Kołobrzegu i Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu. Witam honorowych obywateli i zasłużonych dla Miasta Kołobrzegu. W sposób szczególny witam i pozdrawiam pana Antoniego Szarmacha, zasłużonego dla Miasta Kołobrzegu. Witam wszystkich zaproszonych gości, media kołobrzeskie oraz mieszkańców uczestniczących w sesji i oglądających transmisję z obrad sesji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 19 radnych. Radny nieobecny usprawiedliwiony to pan radny Andrzej Mielnik oraz pan radny Andrzej Wieczorek. Mamy wymagane kworum. Adam Wieczorek. Mamy wymagane kworum, by obrady były ważne. Państwo radni wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali porządek obrad oraz projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem dzisiejszych obrad. Na wniosek Prezydenta Miasta oraz zgodnie z artykułem 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wprowadziłem do porządku obrad dzisiejszej sesji w punkcie 5 jako podpunkt 3 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg 5 Trzebiatowska dla terenów położonych przy ulicy Zygmuntowskiej. Powyższy projekt uchwały wraz ze zmienionym porządkiem obrad został Państwu dostarczony w formie papierowej i elektronicznej. Otwieram dyskusję nad porządkiem obrad. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu 2. Wręczenie tytułu Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu panu Antoniemu Szarmachowi. Na wniosek kapituły do spraw nadawania tytułów Honor Obywatel Kołobrzegu i Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu Rada Miasta Kołobrzeg uchwałą nr 46/605/14 z dnia 28 maja 2014 roku za całokształt działalności społecznej nadała panu Antoniemu Szarmachowi tytuł Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu. Do wręczenia aktu nadania pamiątkowego medalionu i jego miniaturki oraz legitymacji zapraszam Prezydenta Miasta Kołobrzeg, pana Jerzego Gromka oraz pana Antoniego Szarmacha. Nadaję panu Antoniemu Szarmachowi tytuł Zasłużony dla Miasta Kołobrzeg z legitymacją numer 31 i taki piękny symbol Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu. Antoni, wszystkiego najlepszego i tak rób co najmniej dla tego
dobrego. Przygotowałem sobie 7 stron podziękowań, ale nie będę ich czytał do 6. Szanowni Państwo, jestem niezmiernie wzruszony i chciałbym tutaj już na wstępie podziękować najpierw zarządowi Forum Kobiet oraz zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie, a także zarządowi oddziału PTTK w Kołobrzegu za wniosek. Kapitule oraz radnym miasta za przyznanie tego naprawdę dla mnie ważnego tytułu. Tak się składa, że w tym roku obchodzimy 30-lecie Ligi Morskiej, tej odrodzonej. Z tej okazji wydaliśmy takie małe wydawnictwo i mam 16 lat być przyjemność prezesem tego stowarzyszenia. I właśnie w tym roku, nie mówiliśmy o tym podczas obchodów Dni Kołobrzegu, ale jako Liga przygotowaliśmy dla miasta parę niespodzianek. A było to smocze łodzie 560 zawodników. Był to ORP Iskra, który przypłynął specjalnie do Kołobrzegu i 3 dni tutaj stał. Był wykorzystany również jako scena dla finału festiwalu piosenki marynistycznej dla kół Ligi Morskiej i Rzecznej z całego kraju, a także reprezentacyjna orkiestra Ligi Morskiej i Rzecznej. Myślę, że też przez te swoich 8 koncertów uświetniła te dni. I myślę, że na przyszłość również będziemy się starali, żeby tak było. Moja droga w Kołobrzegu jest dość długa. W 1966 roku przyjechałem na jeden dzień. Zauroczony miastem zostałem do tego dnia. Tak się złożyło, że zauroczyły mnie róże kołobrzeskie, zauroczyły mnie ławki, które wówczas były te wyginane. Zauroczyła mnie palma, która stała przed PKO i wiele, wiele innych rzeczy. No i ludzie, którzy byli też bardzo sympatyczni. Studium nauczycielskie, w którym wówczas pełniłem rolę przewodniczącego uczelnianego klubu sportowego, a także wiceprezesa zarządu wojewódzkiego Okręgowej Rady Studenckiej w Koszalinie. I wówczas właśnie mogliśmy się też przyczynić do pewnych działań na rzecz Kołobrzegu jako studenci, a mianowicie podczas turnieju miast Kołobrzeg-Świnoujście. Dalsza droga to pedagogiczna. Nie będę wymieniał wszystkich, ale w każdym razie chciałbym się tutaj pochwalić, że w każdej szkole, której pracowałem, akurat pracowaliśmy nad nadaniem bohatera szkoły. I nie wstydzimy się tych bohaterów do dziś, bo szkoła numer 1 to Bolesław Chrobry. Szkoła numer 3 to Marynarzy Polskich. Szkoła numer 2 to Józef Wybicki. Bardzo się cieszyłem, że mogłem działać na niwie harcerskiej. I tutaj wśród nas byli moi harcerze, którzy teraz są nauczycielami, dyrektorami. Bardzo wielu uczniów mam tutaj ze szkoły numer 1 i szkoły numer 3 i szkoły numer 2.
Przemknę tylko po dalszej swoich karierze, że tak powiem. Jako dyrektor szkoły numer 3 byłem dumny i do dziś jestem dumny, że wówczas moja szkoła zdobyła pierwsze miejsce w konkursie otwartych szkół, a wszystkie szkoły kołobrzeskie były w tak zwanym czubie. I do dziś mam materiały, z których jestem właśnie dumny, że szkolnictwo kołobrzeskie było tak wysoko notowane. Za to właśnie w 1976 roku tutaj zostały zorganizowane pierwszy międzynarodowy Dzień Dziecka w Kołobrzegu. Przyjechał wówczas minister Jerzy Kuberski. To są miłe wspomnienia i miło mi również wspominać ludzi, z którymi współpracowałem, między innymi dr Kus, który wiele zrobił dla szkolnictwa kołobrzeskiego. Organizacje społeczne, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przez wiele lat byłem tutaj prezesem i chcę tutaj również podziękować między innymi również wówczas panu prezydentowi Bieńkowskiemu, który przystał na to, żeśmy utworzyli wówczas pierwsze ognisko wychowawcze, które dziś na ulicy Mariackiej funkcjonuje. I takich ognisk w naszym powiecie założyliśmy wiele, szczególnie we wsiach popegeerowskich i mam tę satysfakcję, że mogłem tym najbiedniejszym pomóc. Z okresu, kiedy byłem zastępcą inspektora oświaty, później inspektorem oświaty, to najmilej wspominam okres, kiedy otworzyliśmy przedszkole numer 6 i pierwsze w województwie koszalińskim po długich targach i ciężkich bojach oddział dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Później powstał ośrodek, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. To wszystko przy pomocy wielu, wielu ludzi, którym chciałbym dzisiaj też podziękować. Dalsza, okres już kiedy byłem radnym Rady Powiatu i tutaj chciałbym gorąco podziękować koledze Ryszardowi Łaprynowiczowi, który umożliwił mi współpracę z doktorem Patonem, z którym objechałem i obwierciliśmy ponad 40 drzew. Nazwaliśmy je pomnikami przyrody. I kolejno to, że mogliśmy je nazwać i w tej chwili już w najnowszych atlasach świata mamy Bolesław, najstarszy dąb w Polsce. Zrobiliśmy do tego ścieżki i oczekuję jeszcze na moment, kiedy będzie ścieżka od Podczela torem poradzieckim do dębów i później połączy. Będzie to trasa wszystkich dębów, które nazwaliśmy i jedna z najpiękniejszych. Miałem akurat 3 dni temu czy 4 swoje 68 urodziny i w trakcie tego miałem 50 uczniów z Prudnika, z którymi przejechałem się rowerami trasą właśnie do Starych Dębów, a później przesiedliśmy się w kajaki i przypłynęliśmy do Kołobrzegu. Tak samo miałem na swoją 60, kiedy z przyjaciółmi też tę trasę pokonaliśmy. Moje marzenia, żeby właśnie te trasy połączyć i żeby byłem niedawno z kolegą Lewandowskim na takim spotkaniu nad samą Zatoką Szczecińską, nad Zalewem Szczecińskim i tam jest pomysł zrobienia ścieżki od Stepnicy do Kołobrzegu przez Trzebiatów. Ja zaproponowałem, że z miejscowości Tupadły do miejscowości naszej, wyleciało mi z pamięci, jest 16 kilometrów i można połączyć i byłaby to wówczas ścieżka rowerowa, która prowadziła od Zalewu Szczecińskiego aż do Podczela, a więc szlakiem najstarszych dębów w Polsce. A Państwa chciałbym teraz zaprosić, to jest 9 sierpnia, godzina 11, 15 ogólnopolskie zawody jazdy rowerem na desce, a 19 sierpnia po raz 15 spotykamy się od dnia nadania imienia Bolesławowi, czyli od 2000 roku po raz 15 na jego imieninach. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, z którymi miałem przyjemność współpracować i z którym miałem tą przyjemność i chciałbym dalej z nimi współpracować. Dziękuję bardzo.
wieku w Kołobrzegu, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu z okazji nadania tytułu Zasłużony dla miasta Kołobrzegu składa Antoniemu Szarmachowi najserdeczniejsze życzenia i gratulacje oraz wyrazy uznania i szacunku za pracę na rzecz miasta Kołobrzeg, za upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego. Życzymy wszelkiej pomyślności oraz życzliwości ze strony otoczenia. Życzymy również prężnej działalności, dalszych odważnych i innowacyjnych pomysłów oraz satysfakcji z osiągniętych zamierzeń i celów. W tym uroczystym dniu życzymy także satysfakcji i zadowolenia z działań na rzecz naszej małej społeczności. W imieniu słuchaczy UTW prezes zarządu Irena Frankiewicz, a ja w imieniu prywatnym. Z panią Jolantą przez wiele lat współpracowaliśmy w szkole numer 3. I w harcerstwie oczywiście. Dziękuję bardzo. A ja od sekcji nie zapominaj, kim przybyta taka koło. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Basia i przyjaciele. Ale musi być pani zgoda, to jest dobrego zdrowia przede wszystkim, to trzeba przesunąć, nikt nie zabrał. Ale musi być pani zgoda, to jest pani Wanda Kiela, wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, obecnie sekretarz pierwszy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo proszę. Wysoka Rado. Tak jest. Dziękuję. No właśnie, chciałem pokazać te książki, które dobre. W imieniu radnych Rady Miasta gratuluję panu tego zaszczytnego tytułu i dziękuję za to, co zrobił pan dla naszego miasta i na rzecz społeczności lokalnej. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacji o przeprowadzonych przetargach. Proszę Prezydenta Miasta, Pana Janusza Gromka, o przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał Rady oraz informacji o przeprowadzonych przetargach. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, informacje o realizacji uchwał w okresie od 12 maja
tego roku do 12 czerwca. Tryb bezprzetargowy. Uchwała nr 571 Rady Miasta Kołobrzegu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie oddania w dzierżawę na okres 9 lat części działki nr 3 łamane przez 19 w obrębie 4 położony w Kołobrzegu przy ulicy Morskiej. W dniu 11 kwietnia zawarta została umowa dzierżawy zarządy portu morskiego Kołobrzeg. Grunt części działki nr 3 łamane przez 19 w obrębie 4 o powierzchni 390 metrów kwadratowych przeznaczona jest na świadczenie usług żeglugi redowej i międzynarodowej. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 roku, lecz nie dłużej niż do czasu przekazania przedmiotu dzierżawy przez wydzierżawiającego aportem na rzecz dzierżawcy. I uchwała nr 475 łamane przez 13 z dnia 22 lipca 2013 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. Sprzedaliśmy lokal mieszkalny o powierzchni 67 metrów położony przy ulicy Wolności. Wykaz zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy na podstawie zleceń poszczególnych wydziałów. Biuro Zamówień Publicznych informuje o przetargach. Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Okopowej w Kołobrzegu. Kwota, która została przypisana, 80 tysięcy. Zgłosiły się 3 firmy. Wygrała firma usługi transportowe, roboty drogowe z Kołobrzegu Zdzisława Drewkowskiego za kwotę 56 999 zł. I remont nawierzchni ścieżki rowerowej ulica Brzeska w Kołobrzegu, tak długo oczekiwany. Kwota przypisana 100 tysięcy, zgłosiły się 2 firmy. Wygrała firma, nasza spółka Miejski Zakład Zieleni Długich i Ochrony Środowiska za kwotę 72 372 zł. Dziękuję bardzo, to jest wszystko na ten moment. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Punkt 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Prezydenta Miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg za rok 2013. Proszę o zabranie głosu Pana Janusza Gromka, Prezydenta Miasta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Rok 2013 był naprawdę dobrym rokiem dla Kołobrzegu. Same liczby zawarte w oficjalnym sprawozdaniu nie oddają całości realizowanych zadań. Przypominając najważniejsze fakty dotyczące ubiegłego roku, chciałbym pokazać pracę wielu ludzi, którzy przyczynili się do tego, że Kołobrzeg był wyróżniony nie tylko w regionie, ale i w całym kraju. Zacznę od laurów, które nasze miasto zdobyło w zeszłym roku w przeróżnych konkursach. Dodam, że startowaliśmy tylko i wyłącznie w tych rankingach, które były całkowicie bezpłatne. Zdobyliśmy w rankingu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju wyróżnienie w kategorii Innowacyjna Gmina. Tytuł Miasto Ludzi Przedsiębiorczych, ranking organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tytuł Samorządowy Menedżer Regionu, ranking zorganizowany przez Puls Biznesu. Certyfikat Lidera Aktywności Inwestycyjnej za Przedsiębiorczość i Podejmowanie Szeroko Zakrojonych Działań na Rzecz Rozwoju Miasta, magazyn Profil. W rankingu Samorządów Rzeczpospolitej zajęliśmy 9 miejsce. W tym samym rankingu w kategorii Innowacyjna Gmina zajęliśmy 1 miejsce. Tytuł Złota Małpa, Lider Cyfrowej Administracji, gdzie wyróżnienie odebrane zostało w Czechach. W rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota Inwestycje w Infrastrukturę Techniczną zajęliśmy 12 miejsce. W rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota Wykorzystanie Środków Unii Europejskiej, Wydatki Finansowe ze Środków Unijnych per capita 6 miejsce. Wydatki majątkowe finansowane ze środków unijnych jako procent wydatków majątkowych ogółem w latach 2019-2012. Otrzymaliśmy nagrodę Eurocrest Award, która została przyznana za całokształt działań na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego. Jako prezydent zająłem 1 miejsce w rankingu Samorządowy Menadżer Roku 2013 w województwie zachodniopomorskim, filary polskiej gospodarki Puls Biznesu. No i dzisiaj, jakby nie było tej sesji, byłbym w Warszawie. Za 2 godziny Gazeta Prawna
będzie wręczała bardzo wysokie wyróżnienia dla miasta Kołobrzeg i dla mnie osobiście za całokształt roku 2013. Wiem, że to są miejsca od 1 do 3 prawdopodobnie. Jednak to nie tytuły wyróżnienia są najważniejsze. One są tylko zwieńczeniem realnej pracy wykonanej na rzecz miasta i jego mieszkańców. Rok 2013 to początek pierwszego etapu największej inwestycji drogowej. Poprawa dostępności do portu Kołobrzegu od strony lądu. Spośród realizowanych inwestycji warto wymienić renowację budynku ratusza, remont Kołobrzeskiego Mola, a także remont ulicy Rzecznej. Już 30 czerwca zostaną wręczone klucze do 44 mieszkań komunalnych przy ulicy Rybackiej. Trwa budowa Centrum Spraw Społecznych. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli powstaje stacjonarne hospicjum. Dziękuję wszystkim tym, którzy dzięki przekazywanym darowiznom przyczyniają się do jego budowy. Drobnych remontów dróg czy inwestycji jest bardzo dużo, a wszystkie mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności naszego miasta. Rok 2013 to rok wprowadzenia nowego systemu odbioru odpadów. Choć to dopiero sezon letni pokaże w pełni funkcjonowanie całości, już teraz widać, że na tle innych samorządów Kołobrzeg został dostrzeżony jako miasto, które dobrze poradziło sobie z nowymi przepisami. Wspomnę też to, że w roku 2013 podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu kwoty 500 000 zł na budżet obywatelski. Zaangażowanie mieszkańców w ten projekt było bardzo duże. Na kolejny rok proponował będę kwotę budżetu obywatelskiego zwiększyć. Teraz o wykonaniu budżetu. Proszę slajd pierwszy. Działając na podstawie artykułu 30 ust. 2 punkt 4 ustawy o samorządzie gminnym i artykułu 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku przedstawiłem Radzie Miasta Kołobrzeg oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy miasta Kołobrzeg za 2013 rok, zawierające informacje o jego realizacji, w szczegółowości odpowiadającej uchwale budżetowej wraz z informacją o stanie mienia i ze sprawozdaniami Instytucji Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Regionalnego Centrum Kultury oraz zgodnie z dyspozycją artykułu 270 ustawy o finansach publicznych przekazałem także sprawozdanie finansowe gminy miasto Kołobrzeg. Proszę slajd drugi. W trakcie roku dokonano szereg zmian w budżecie. Podjęto w tej sprawie 9 uchwał Rady i 14 zarządzeń Prezydenta. W ślad za zmianami w budżecie dokonywano także zmian w wieloletniej prognozie finansowej, dostosowującej ją do wprowadzonych zmian w budżecie. Powody zmian w szczególności to: zmiany dochodu wynikały z opóźnienia refundacji ze środków unijnych wywołane przedłużającymi się procedurami kontroli realizacji zadań i oceny wniosków o płatność. Przesunięcia rozpoczęcia zadań realizowanych ze środków unijnych, a co za tym idzie możliwości składania wniosku o płatność spowodowane procedurami odwoławczymi do postępowań przetargowych. Etap pierwszy projektu, poprawy dostępności do portu. Odmiennego rozstrzygnięcia sposobu zagospodarowania terenów ujętych do sprzedaży w budżecie. Rozstrzygnięcie w ramach uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kołobrzeg. Zmiany wydatków sprowadziły się do korekt wydatków inwestycyjnych, rozdysponowania dotacji celowych z budżetu miasta, państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego. Bieżący korekt polegających na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami, wprowadzaniu zmian wydatków wywołanych oszczędnościami realizacji zadań oraz na zmniejszaniu i rozdysponowaniu rezerw budżetowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Podstawowe wartości budżetu. Tabela slajdu prezentuje podstawowe wartości budżetu. Budżet zaplanowany został pierwotnie z nadwyżką budżetową w kwocie przeszło 11 milionów. Został skorygowany i zaplanowana nadwyżka wynosiła 3 miliony 431 tysięcy. Spowodowane to było niezadowalającym wpływem dochodów, a w tym rezygnacja z ustalenia przeznaczenia terenu na galerię handlową, a co za tym zmniejszeniem wpływu ze sprzedaży nieruchomości, przesunięciem planowanych dochodów roku 2013 na rok 2014 wynikające z przewlekłych procedur rozliczenia środków Unii Europejskiej, uzyskanie mniejszych dochodów z podatków i opłat, w szczególności podatku dochodowego osób fizycznych i podatku od nieruchomości, uprzywilejowanie opodatkowania obiektów zajętych na świadczenia zdrowotne. Ponadto kryzys gospodarki w dalszym ciągu odbija się na budżecie miasta Kołobrzeg.
W ślad bowiem za przesuwaniem terminów i ograniczeniem niektórych dochodów konieczna była przebudowa planu wydatków oraz przesunięcie terminu ich realizacji. Przesunięcia terminu wynikały z winy przewlekłych procedur administracyjnych, procedur składania wniosku o dofinansowanie ze środków Unii i ich kontroli, opóźnień projektantów w procesie przygotowania dokumentacji technicznych oraz z powodu wad i niedociągnięć ujawnionych w dokumentacjach stanowiących podstawę realizacji zadań inwestycyjnych. Te niekorzystne zjawiska w części rekompensowane były uzyskiwaniem w przetargach na roboty cen niższych niż zakładano oraz egzekwowaniem kar umownych, a także oszczędnym realizowaniem wydatków podążającym za stopniem realizacji dochodów budżetowych. Niewystarczające wpływy dochodów w ostatnich miesiącach roku spowodowały zagrożenie bieżącego regulowania zobowiązań budżetu. Pomimo wprowadzonych oszczędności, a nawet wstrzymania realizacji zadań niezaangażowanych finansowo, wcześniej spłaty kredytów, zmniejszenie wydatków na obsługę kredytów, wstrzemięźliwym dysponowaniem rezerwami budżetowymi, konieczne stało się zaciągnięcie kredytów w kwocie 9 milionów. Pozwoliło to na bieżące uregulowanie wszystkich zobowiązań i w związku z poprawą sytuacji w ostatnich dniach roku oraz wspomnianego wstrzymania wydatków uzyskania większej niż planowana nadwyżki budżetowej, bo w kwocie 9 milionów 219. Zadłużenie. Zadłużenie miasta na koniec 2013 roku wyniosło 67 milionów 712, w tym z tytułu wyemitowanych w latach poprzednich obligacji 45 milionów, kredytów i pożyczek 11 milionów 900 i wymagalnych zobowiązań 11 milionów 906. Zobowiązania wymagalne nie powodowały konieczności zapłaty odsetek. Wskaźnik zadłużenia wyniósł 38% 52. wykonanych dochodów. Roczne obciążenie z tytułu spłaty długu wynosiło przeszło 18 milionów, co stanowiło 10,21 dochodów. Wskaźniki te po uwzględnieniu długu i spłat związanych z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Unii, których nie zalicza się do poziomu długu publicznego, wynoszą odpowiednio 32,74 i 5,11 przy maksymalnej 60, także jesteśmy w bezpiecznej odległości od tej górnej stawki i nie naruszają limitów nałożonych ustawą o finansach publicznych. Struktura dochodów. Skorygowane dochody, jak prezentowano w slajdzie numer 1, wykonane zostały w kwocie 173 208, 93,8% zmienionego planu. Udział w poszczególnych źródłach wykonania dochodów budżetu miasta w 2012 roku przedstawia się następująco. Dochody własne wykonane stanowią 66% przeszło, subwencja oświatowa wynosi 14,6, dotacje z budżetu państwa 12,5, w zeszłym roku, w 2012 roku 11,4, środki na dofinansowanie i refinansowanie własnych zadań pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 6,4. Jak widać z tego zestawienia, najistotniejszą pozycję w dochodach zajmują dochody własne. W zakresie dochodów własnych wpływy z podatku wykonano w 98%, zaś tytuł opłat lokalnych przeszło 86%. W tej grupie dochodów strategiczne znaczenie ma podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie prawie 30 milionów. Jednak ubytek w stosunku do planu wynosi 730 tysięcy. Stanowi znaczącą kwotę wynikającą między innymi ze stosowania preferencyjnej stawki dla powierzchni związanych ze świadczeniami zdrowotnymi i występowaniem podmiotów uzyskujących taką kwalifikację o zwrot nadpłat. Wśród opłat lokalnych największe znaczenie ma opłata uzdrowiskowa, której wpływy wyniosły przeszło 8,5 miliona. Drugą z kolei jest nowa opłata pobierana począwszy od 2013 roku i związana z wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami. Jej realizacja w stosunku do oszacowania wyniosła przeszło 56%. Tak niskie wykonanie, plan 5 milionów 100, wykonanie 2 miliony 897 spowodowane jest niekompletnym wdrożeniem systemu i deklarowaniem przekazywania tylko segregowanych śmieci o mniejszej stawce przy rzeczywistym odbiorze śmieci niesegregowanych. Znacznymi składnikami dochodów własnych są dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wykonanie wynosiło 2 miliony 984 i były to głównie dotacje z gminy Kołobrzeg refundujące wydatki oświatowe i środki przeznaczone na funkcjonowanie Wspólnej Straży Miejskiej.
kategorii dochodu własnych nie został wykonany plan wpływu z majątku, 86% przeszło. Nie udało się zrealizować wpływów ani z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie, 91%, ani z wpływu ze sprzedaży mienia, wykonanie wyniosło 83%. Oraz plan dochodów za najem i dzierżawę, 76%, oraz czynszu mieszkalnych, 87%. Przekroczenie planu uzyskano z wpływu za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, przeszło 108% planu. Jest to kategoria rekompensująca zmniejszone wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie. Wszystkie te niedobory spowodowane są niewątpliwie mniejszą aktywnością sektora przedsiębiorstw, wywołane spowolnieniem gospodarki i stagnacją dochodów ludności. Kolejną ważną grupą dochodów jest subwencja oświatowa. Dochody te zrealizowane zostały zgodnie z planem w 100%. Zauważyć należy jednak, że subwencja ta była kwotowo po raz pierwszy niższa niż w roku poprzedzającym. Pozostałymi grupami dochodów są dotacje z budżetu państwa i refundacje wydatków ze środków zagranicznych. Dotacje z budżetu państwa przekazywane są głównie za pośrednictwem budżetu wojewody i służą finansowaniu zadań zleconych oraz w części zadań własnych miasta. Większość to dotacje celowe związane z opieką społeczną, edukacją i oświatą oraz dotacje wspierające realizację zadań ze środków Unii. Wykonano je w przeszło 98%. Spora część dotacji na pomoc społeczną, edukację i socjalną dla uczniów została zwrócona do budżetu państwa, gdyż kryteria dochodowe i procedury kwalifikujące do ich przyznawania latami nie były weryfikowane. Najistotniejszą dotacją jest jednak dotacja na podtrzymanie funkcji uzdrowiskowych, a przekazana została w kwocie 8 409 000. Wpływy z refundacji trwających i kończących zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych wynosiły one przeszło 10 milionów złotych. Niska realizacja związana jest z przewlekającymi się procedurami weryfikacji wniosków o płatność i kontroli realizacji zadań. W uzupełnieniu należy dodać, że plan wpływów w trakcie roku był znacząco korygowany w związku z poślizgiem rozpoczęcia realizacji inwestycji poprawa dostępności do portu, etap pierwszy. Należało odroczyć terminy wpływu z refundacji tego zadania, bowiem opóźnienie wynikłe z procedur przetargowych i odwołania oferentów wyniosło ponad pół roku. Dochody, struktura dochodów, podział na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące to kwota przeszło 139 milionów, to jest 89% przeszło dochodów ogółem, i dochody majątkowe to jest kwota przeszło 18 milionów, 10,4 dochodów ogółem. Dochody w latach 2006-2013. Slajd prezentuje kształtowanie się dochodów ogółem i ich relacji w stosunku do wykonania dochodów bieżących, dochodów majątkowych i środków zagranicznych. Jak widać, dochody ogółem w latach 2012-2013 miały tendencję malejącą, pomimo utrzymującego się systematycznego, acz niewielkiego wzrostu dochodów własnych. Na obniżenie to wpływ mają ze środków zagranicznych i dochody majątkowe. Przyczyniły się one do zmniejszenia, omówiono wcześniej. Składowe dochodów majątkowych. Analizując wykonanie w latach 2006-2013, zauważyć można, że wysokość dochodów zależy głównie od koniunktury w uzyskiwaniu dochodów majątkowych, a te z kolei w dużej mierze kształtowane były przez wpływy środków zagranicznych i sprzedaż majątku. Relacja dochodów własnych do dochodów bieżących. Na przestrzeni lat obserwuje się ciągły wzrost dochodów bieżących. Tytułem komentarza należy dodać, że przybywa zadań bieżących własnych samorządu i wzrost ten jest daleko niezadowalający, nieproporcjonalny do powierzonych zadań. Można zatem stwierdzić, pomimo przyrostu zadań przydzielanych samorządom, że nie są one ustalane nowe dodatkowe źródła dochodu własnych gmin i stanowią one we wszystkich latach średnio około 70% dochodów bieżących. Również tworzące się niepubliczne placówki oświatowe powodują zwiększenie kosztów jednostkowych funkcjonowania samorządowych jednostek oświatowych. Relacja między dochodami i wydatkami bieżącymi. Zgodnie z przepisami nie można konstruować ani realizować budżetu, w którym wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące powiększone o wolne środki. W slajdzie tym prezentowana jest nadwyżka pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na przestrzeni lat 2006-2013.
Nadwyżka ta służyć może m.in. realizacji wydatków majątkowych i spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kredytów, obligacji. W roku 2013 wygospodarowano największą po 2008 roku nadwyżkę operacyjną. Relacja wydatków majątkowych i nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Porównanie realizacji wydatków majątkowych i uzyskanych nadwyżek w latach prezentuje ten slajd. Jak widać, w latach 2008-2011 wydatki majątkowe musiały być finansowane także z kredytów i pożyczek, bowiem sama nadwyżka budżetowa nie pozwalała na ich pełną realizację. Slajd następny obrazuje wykonanie wydatków w latach. Obserwuje się tendencję wzrostu wydatków bieżących i spadek wydatków ogółem wraz ze spadkiem wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe maleją wraz z malejącymi dochodami majątkowymi. Slajd 16 i 17 prezentują rozkład wydatków w dziedzinach w kolejnych latach. Tendencje wydatkowe lepiej zaobserwować w rozkładzie wydatków bieżących, to jest na slajdzie 17. Inaczej prezentuje się wykonanie ogółem, bowiem wpływ na ich zmienność mają okresowo realizowane wydatki majątkowe. Zauważyć należy, że rozkład wydatków bieżących na poszczególne dziedziny utrzymuje się przez lata na podobnym poziomie. Szanowni Państwo, to dobry moment, aby podziękować za całą ubiegłoroczną współpracę. Dziękuję radnym za wsparcie i dyskusję nad różnymi aspektami funkcjonowania Kołobrzegu. Dziękuję służbom medycznym i mundurowym za codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa naszego miasta. Osobne podziękowania należą się dla stowarzyszeń, których działalność sprawia, że mieszkańcy angażują się w różne inicjatywy, a Kołobrzeg to miejsce tętniące życiem. Dziękuję organizacjom kombatanckim za pomoc i przygotowanie uroczystości patriotycznych. Dziękuję także dyrektorom kołobrzeskich szkół i przedszkoli. Warto dodać, że w tym, jak i w zeszłym roku, wszystkie dzieci znalazły miejsca w przedszkolach i w żłobku. Dziękuję wszystkim ludziom kultury i sportu za zaangażowanie i aktywność przy organizacji wielu przedsięwzięć, zarówno kulturalnych, jak i sportowych. Specjalne podziękowania należą się przedsiębiorcom, właścicielom hoteli, sanatoriów, pensjonatów i kwater prywatnych. To dzięki wam i ciągłemu podnoszeniu jakości świadczonych usług Kołobrzeg zyskuje na swoim turystycznym wizerunku. Tu warto przytoczyć statystyki. Według Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2013 w Kołobrzegu udzielono ponad 3 miliony noclegów. To trzeci wynik w Polsce po Warszawie i Krakowie. Co ważne, Kołobrzeg popularny jest nie tylko latem. Według danych opublikowanych na stronach Rzeczpospolitej, nasze miasto było 6. miejscowością w Polsce pod względem popularności wyjazdów zimowych, wyprzedzając w rankingu wiele górskich kurortów. Na zapytania, gdzie byś chciał jechać w sezonie letnim, Kołobrzeg zdecydowanie zajmuje pierwsze miejsce. Dziękuję kierownikom i pracownikom jednostek, prezesom i pracownikom miejskich spółek oraz urzędnikom za pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców. Podziękowania należą się wszystkim, którzy tworzą w Kołobrzegu dobrą atmosferę i przyczyniają się do poprawy funkcjonowania naszego ciągle rozwijającego się miasta. Wysoka Rado, proszę o zatwierdzenie sprawozdania budżetowego, sprawozdań finansowych i podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium. Dziękuję za uchwałę. Za uwagę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4, podpunkt 2, przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy miasta Kołobrzeg za rok 2013. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie pismem znak 135 BSZ 2014 z 28 kwietnia 2014 roku przekazała uchwałę nr 32 rzymskie 172Z2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za rok 2013. O przedstawienie tej opinii poproszę pana radnego Piotra Lewandowskiego, wiceprzewodniczącego Rady. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2014 roku w
sprawie wydania opinii o przedłożonym przez prezydenta miasta Kołobrzeg sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Kołobrzeg za 2013 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach Jolanta Włodarek, przewodnicząca, Helena Rokowska, członek, Bogusław Staszewski, członek, uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kołobrzeg za 2013 rok. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Od niniejszej uchwały na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uzasadnienie. Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kołobrzeg za 2013 rok, które zostało przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, oddział zamiejscowy w Koszalinie w dniu 1 kwietnia 2014 roku. To jest z zachowaniem ustawowego terminu wynikającego z ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową na 2013 rok, zmianami do niej oraz ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2013 roku. Skład orzekający, opiniując powyższe sprawozdanie, dokonał analizy oraz porównania z dokumentami źródłowymi będącymi w posiadaniu Izby, stwierdzając co następuje. Punkt pierwszy. Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną. Ze sprawozdania wynika, że planowane dochody budżetu w wysokości 184 637 361 zł zrealizowano w kwocie 173 208 185 zł, co stanowi 93,81% planu. Z tego dochody bieżące 155 158 401 zł, 96,19% planu i dochody majątkowe 18 049 783 zł, 77,34% planu. Planowane wydatki budżetu w wysokości 181 205 687 zł zrealizowano w kwocie 163 989 477 zł, co stanowi 90,5% planu. Z tego wydatki bieżące 139 203 270 zł, 91,30% planu. Wydatki majątkowe 24 786 206 zł, co stanowi 86,23% planu. W sprawozdaniu opisowym organ wykonawczy wskazał pozycje, w których nastąpiło niepełne wykonanie wydatków w stosunku do planu. Budżet 2013 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 9 218 708 złotych 33 grosze przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 3 431 673 złotych 95 groszy. Punkt drugi. W 2013 roku dochody podatkowe wykonane zostały w kwocie 67 175 540 zł, co stanowiło 39% dochodów ogółem. W porównaniu do 2012 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy były wyższe o 94 742 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków były wyższe o 3,94%. Punkt trzeci. Należności wymagalne miasta na koniec 2013 roku w sprawozdaniu RBN wyniosły 28 839 837 zł, stanowiły 16,65% wykonanych dochodów ogółem i były wyższe od należności roku poprzedniego o 93%. Punkt czwarty. Wynik operacyjny wykonania budżetu 2013 roku stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi powiększonymi o wolne środki z lat ubiegłych jest wartością dodatnią i wynosi 18 723 457 zł przy planowanej wielkości dodatniej w wysokości 11 606 632 zł. Oznacza to, że został spełniony wymóg określony przepisem
artykuł 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, stanowiący, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Punkt 5. Przychody budżetu wyniosły 11 768 326 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2, to jest 2 768 326 kredytów i pożyczek w wysokości 9 milionów złotych. Punkt 6. Rozchody budżetu miasta wyniosły 15 200 000 zł. Z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek 10 200 000, wykupu papierów wartościowych 5 milionów złotych. Dane te potwierdza sprawozdanie RBNDS o nadwyżce deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013. Siódmy punkt. Na dzień 31 grudnia 2013 miasto posiada zadłużenie w wysokości 66 711 906 zł. Kwota długu w porównaniu do zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 38,52%. To jest mniej o 2,63% od 2012 roku. A po uwzględnieniu wyłączeń związanych z długiem zaciąganym na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 32,74%. To jest mniej o 2,88% od 2012 roku. Wskaźnik zadłużenia miasta na 2013 rok nie przekracza dopuszczalnego limitu zadłużenia, poziom 60%, wynikającego z artykułu 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W związku z artykułem 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Punkt 8. Łączna kwota obciążeń, o których mowa w artykule 169 ustawy o finansach publicznych, nie przekracza 15% wykonanych w danym roku budżetowym dochodów i wynosi 10,89%. Zaś po uwzględnieniu wyłączeń 5,11% planowanych dochodów. W sprawozdaniu prezydent omówił przychody i rozchody budżetu, a także przedstawił poziom zadłużenia miasta. Punkt 9. W części tabelarycznej sprawozdania dochody i wydatki przedstawiono w pełnej szczegółowości w klasyfikacji budżetowej i zamieszczono objaśnienia dotyczące ich wykonania z podziałem na zadania własne i zlecone oraz bieżące i majątkowe. Punkt 10. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych. Wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 11 535,18 zł. W sprawozdaniu wyodrębnione zostały m.in. dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, które zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które na podstawie artykułu 403 ustawy zostały przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska. Wpływów z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników gminnych, ustawa Prawo o ruchu drogowym, które zostały przeznaczone na finansowanie zadań wymienionych w ustawie o drogach publicznych. Opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznaczono na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Punkt 12. Jednostki oświatowe miasta prowadzą działalność finansową w formie rachunku dochodów własnych. Artykuł 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, które omówiono w części opisowej sprawozdania. Punkt 13. Sprawozdanie uwzględnia zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonanych w ciągu roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2013 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych Izbie.
Biorąc pod uwagę powyższe, skład orzekający postanawia jak na wstępie. Wskazać przy tym należy, że wydając opinię, skład orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Przedmiotem opiniowania była zgodność jego zakresu i szczegółowości z artykułem 267 i artykułem 269 ustawy o finansach publicznych. Zgodność danych ujętych w sprawozdaniu z danymi wynikającymi z ewidencji uchwał organów miasta oraz ze sprawozdaniami budżetowymi. Mimo że ze względów formalnych sprawozdanie zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi ono oceny wykonania budżetu. Ocena działań organu wykonawczego w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości przy wykonaniu budżetu należy do Rady Miasta. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Rio Jolanta Włodarek. Przechodzimy do kolejnego podpunktu z punktu czwartego. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Proszę pana radnego Artura Dąbkowskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Też chciałbym państwu przekazać informację, że sprawozdanie omawiały Komisja do Spraw Budżetowo-Gospodarczych na posiedzeniu w dniu 12 maja 2014 roku, Komisja Komunalna na posiedzeniu w dniu 15 maja 2014 roku. Komisje nie wyrażały opinii o sprawozdaniu, przyjęły je do wiadomości. Wniosek bardzo Komisji proszę. Rewizyjnej Rady Miasta w Kołobrzegu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia prezydentowi miasta Kołobrzeg absolutorium. Ja nie będę cytował wszystkich podstaw prawnych, kwot, bo radni mają wniosek przed sobą. Zostały one również odczytane w opinii RIO. Przejdę do kwintesencji wniosku. Komisja rewizyjna oceniając całokształt spraw... Panie radny, jest sugestia, że wskazanym jest przeczytanie całego wniosku. W całości? To, bardzo proszę. Ja bym chętnie odczytał, ale mam chore gardło i boję się, że nie mogę odczytać całego. Jeżeli w zastępstwie pan przewodniczący by odczytał, bo już czuję, że mam tego. Bardzo poproszę, bardzo poproszę. To jest dosyć dużo. Przepraszam za mój stan zdrowia, ale gardło i przewodniczący pomoże. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia prezydentowi miasta Kołobrzeg absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Na podstawie artykułu 18 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 270 ustawy o finansach publicznych Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kołobrzeg po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy miasta Kołobrzeg za 2013 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego gminy miasta Kołobrzeg za rok 2013, informacji o stanie mienia gminy miasta Kołobrzeg postanawia co następuje. Pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy miasta Kołobrzeg za 2013 rok. Zwraca się do Rady Miasta Kołobrzeg z wnioskiem o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Uzasadnienie. Komisja rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania prezydenta miasta z wykonania budżetu gminy miasta Kołobrzeg za 2013 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego gminy miasta Kołobrzeg za rok 2013, informacji o stanie mienia gminy miasta Kołobrzeg stwierdza. Przedłożone komisji sprawozdanie finansowe składa się. Punkt pierwszy. Z bilansu wykonania budżetu gminy miasta Kołobrzeg za 2013 rok. Punkt drugi. Łącznych bilansów obejmujących dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Punkt trzeci. Łącznych rachunków zysków i strat obejmujących dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Punkt czwarty. Łącznych zestawień zmian w funduszu obejmujących dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie danych księgowych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 roku. Dane zawarte w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, natomiast dane zawarte w łącznych bilansach, łącznych rachunków strat i zysków i strat oraz łącznych zestawieniach zmian w funduszu są zgodne z jednostkowymi sprawozdaniami jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Ze sprawozdania budżetowego wynika, iż i tutaj są podane te dochody, planowany plan po zmianach oraz wykonanie oraz procent wykonanego planu w podziale na dochody własne, dochody bieżące, dochody majątkowe, jak również wydatki, w tym wydatki bieżące, majątkowe, planowany deficyt, nadwyżka, planowane kredyty, spłata kredytów oraz wykup obligacji. I na koniec roku 2013 wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 11 906 zł, które nie spowodowały konsekwencji w postaci odsetek. W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków. Komisja rewizyjna, oceniając całokształt spraw związanych z wykonaniem budżetu, wysłuchała ustnych wyjaśnień zastępcy prezydenta miasta Kołobrzeg do spraw społecznych, sekretarza miasta, skarbnika gminy miasta Kołobrzeg, naczelników wydziałów Urzędu Miasta, pracowników merytorycznych Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających, komisja rewizyjna ocenia, że prezydent miasta, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kołobrzeg pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2013 rok i postanawia wystąpić do Rady z wnioskiem o udzielenie prezydentowi miasta Kołobrzeg absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Na posiedzeniu komisji podczas głosowania obecnych było 5 członków, głosowanie 4 osoby za udzieleniem absolutorium, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Radny Adam Wieczorek nie brał udziału w posiedzeniu komisji. Podpisany członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Ja dziękuję bardzo koledze wiceprzewodniczącemu, że odczytał za mnie ten wniosek, ale na końcu chciałbym osobiście powiedzieć, że kwintesencją tego wniosku jest wniosek do Rady Miasta Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla prezydenta miasta za rok 2013 z wykonania budżetu. I o to komisja wnioskuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego. Podpunkt czwarty. Przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Kołobrzeg. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie pismem 220 BSZ 2014 roku z dnia 17 czerwca przekazała uchwałę 258 Z 2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. O przedstawienie opinii poproszę pana radnego Piotra Lewandowskiego, wiceprzewodniczącego Rady. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie absolutorium prezydentowi miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie artykułu 13 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz ustawy o samorządzie gminnym skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach Jolanta Włodarek przewodnicząca, Ewa Wójcik członek, Helena Rokowska członek pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Kołobrzeg za 2013 rok. Uzasadnienie. Przewodniczący Rady Miasta Kołobrzeg działając na podstawie artykułu 18 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zespół zamiejscowy w Koszalinie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie udzielenia absolutorium dla prezydenta Kołobrzegu z wykonania budżetu miasta za 2013 rok.
Wniosek wpłynął do Izby w dniu 3 czerwca 2014 roku. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przeanalizował powyższy wniosek z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg, odbytego w dniu 3 czerwca 2014 roku. Opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2013 rok oraz uchwały z dnia 9 grudnia 2010 oraz 28 grudnia 2010 roku dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej. Ponadto skład orzekający zapoznał się z nadesłanymi przez prezydenta Kołobrzegu w odrębnym trybie sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych oraz zaopiniował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Sprawozdanie to skład orzekający ocenił pozytywnie. Z nadesłanego wniosku oraz zawartej w nim opinii Komisji Rewizyjnej wynika, że zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia. Komisja nie wniosła uwag do przedłożonego przez prezydenta Kołobrzegu sprawozdania z wykonania budżetu. Z przedłożonych materiałów do zaopiniowania wynika, jakie dokumenty związane z wykonywaniem budżetu przez prezydenta Kołobrzegu zostały przez Komisję Rewizyjną przeanalizowane. Skład orzekający podkreśla, że zgodnie z artykułem 18a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności organu wykonawczego, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych miasta. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kołobrzeg przeprowadziła odpowiednie kontrole, które dały podstawę do stwierdzenia, czy budżet został wykonany nie tylko zgodnie z planem, ale również zgodnie z prawem, rzetelnie, gospodarnie i zgodnie z przyjętymi celami. Wniosek Komisji Rewizyjnej w części dotyczącej oceny merytorycznej wykonania zadań budżetowych nie podlega opiniowaniu przez Izbę. Do oceny wykonania zadań uprawnionych jest wyłącznie Rada. Uzasadnienie wniosku dotyczące sprawozdań finansowych potwierdza, że dane z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Natomiast dane zawarte w łącznym rachunku zysków i strat oraz łącznym zestawieniu zmian w funduszu są zgodne z jednostkowymi sprawozdaniami jednostek budżetowych. Jak wynika z przedłożonego wniosku, w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 6 osób. Jedna osoba nie była obecna na posiedzeniu komisji w dniu 3 czerwca 2014 roku. Jedna osoba wstrzymała się od głosu, 4 osoby głosowały za wnioskiem o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Kołobrzeg, co potwierdzają złożone na wniosku podpisy. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, skład orzekający stwierdza, że wniosek Komisji Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie absolutorium dla prezydenta Kołobrzegu został oparty na ocenie wykonania budżetu, co wynika z artykułu 18a ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. Od niniejszej uchwały na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego RIO, pani Jolanta Włodarek. Przechodzimy do punktu 4, podpunkt 5. Dyskusja, otwieram dyskusję. W pierwszej kolejności poproszę o zabranie głosu przewodniczących klubów radnych i przedstawienie stanowisk klubów. O przedstawienie stanowiska klubu radnych Platformy Obywatelskiej poproszę pana radnego Piotra Lewandowskiego, przewodniczącego klubu. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Przed chwilą odczytaliśmy opinię zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak również Komisji Rewizyjnej, które oceniły pozytywnie wykonanie budżetu miasta Kołobrzeg za 2013 rok. Myślę, że realizację tego budżetu ubiegłorocznego należy określić jako dobrą. Miasto Kołobrzeg przez ten okres jednego roku, który oceniamy, było zarządzane właściwie. Budżet w czasach tego spowolnienia gospodarczego, z którym mamy do czynienia, zapewnił miastu Kołobrzeg stabilność we wszystkich jego dziedzinach. Te dziedziny określone ustawą o samorządzie terytorialnym i zadania własne samorządu były właściwie realizowane. Z najważniejszych zadań, które oceniamy pozytywnie jako miasto, jako klub, które
w 2013 roku były przez miasto realizowane. To jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, nasza największa inwestycja, czyli poprawa dostępności do portu od strony lądu, pierwszy etap, która przebiega bez zakłóceń. Myślimy, mamy nadzieję, że ten termin zostanie dochowany. Do końca tego roku już widzimy most na Parsencie, co bardzo, bardzo nas cieszy. Otwarta ulica Solna również. Następny element, z którym mieliśmy do czynienia, jeśli chodzi o inwestycje, to budowa ulicy Świętego Macieja. Mniejsze tematy to przebudowa ulicy Kolumba w 2013 roku, jak również rozpoczęta właśnie, myślę, długo oczekiwana inwestycja przebudowy ulicy Rzecznej. Jako klub pozytywnie oceniamy wykonanie budżetu w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Mieliśmy udział w budżecie miasta ponad 1 000 000 zł na wkład na kolejny etap już budownictwa mieszkaniowego. Mówimy tu o budynkach przy ulicy Rybackiej. 30 czerwca wiemy, że będą przekazywane pierwsze już mieszkania dla kołobrzeżan w tych budynkach KTBS-u. Infrastruktura turystyczna, tutaj oceniamy ją oczywiście pozytywnie, zwłaszcza patrząc pod kątem realizowanej obecnie modernizacji kołobrzeskiego molo, które tyle lat czekało na swój remont. Myślę, że wszyscy przecierpimy to, że w chwili obecnej jest ono nieczynne, zwłaszcza w tym sezonie turystycznym. Natomiast modernizacja jest jak najbardziej słuszna i to popieramy. Co do kolejnych elementów i tematów, to ruszyła budowa Centrum Spraw Społecznych. Wiemy, że tam są problemy, ale sama inwestycja została rozpoczęta. Widzimy to przy ulicy Okopowej. Dbamy o zabytki. Ochrona zabytków to między innymi modernizacja, renowacja ratusza. Etap drugi. Tutaj ponad 1,5 000 000 zł przeznaczyliśmy na ten cel. Myślę, że efekt jest zadowalający. Myślę, że taka refleksja natury ogólnej, wiemy, że jest to absolutorium ostatnie już w tej kadencji udzielane przez Radę Miasta. I tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych, myślę, że to nie będzie niespodzianką. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zagłosuje za udzieleniem prezydentowi miasta absolutorium. Zdajemy sobie sprawę, że oczywiście nie udało się uniknąć wszystkich błędów. Kilka ich się zdarzyło, ale oczywiście samo rządzenie miastem, czyli formułowanie najpierw celów, potem ich realizacja, zarządzanie procesem rozwoju miasta, to również zarządzanie w kryzysowych sytuacjach, sytuacjach trudnych, otoczenia zewnętrznego. Miasto to żywy organizm, my jako klub radnych to rozumiemy, co chociażby było widoczne podczas poszczególnych sesji, gdy dokonywaliśmy koniecznych, zgodnych z interesem miasta korekt budżetowych. Z pewnością za chwilę z ust opozycji usłyszymy informacje o złym zarządzaniu miastem, o tym, że miasto się zwija. My jako klub cierpliwie oczywiście tych uwag opozycji wysłuchamy, ale na pewno nie weźmiemy ich pod uwagę i będziemy głosować, tak jak powiedziałem, za udzieleniem prezydentowi absolutorium. Dlaczego? Stawiając na szali tą krytykę opozycji, z którą się spotykamy już od 8 lat, a z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, jak miasto się w ostatnich latach zmieniło w infrastrukturze drogowej, kulturalnej, sportowej. Patrzymy na wyremontowane obiekty oświatowe, szkoły, szerokie, czyste plaże, promocję, która bardzo mocno ostatnio jest widoczna również na antenach ogólnopolskich miasta, czy też te wszystkie statystyki o tym, jak miasto jest postrzegane w niezależnych rankingach zewnętrznych, czy też przez ilość turystów odwiedzanych. To stawiając to na szali, oczywiście wygrywa interes miasta, to, że oceniamy te zmiany, że idzie to w dobrym kierunku. Uważamy, że Kołobrzeg obrał dobry kurs i tego należy się trzymać. Nie warto zmieniać tego kursu na rozwój miasta. Dlatego powtarzam, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej będzie głosował za udzieleniem absolutorium. Dziękuję. Dziękuję. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej poproszę pana radnego Jacka Kusia, przewodniczącego klubu. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Dzisiejsza dyskusja na temat absolutorium dla prezydenta miasta traktowana jest przez mój klub, czyli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w szerszym kontekście. To w pewnym sensie w związku ze zbliżającym się zakończeniem kadencji tej Rady oraz pracy prezydenta podsumowanie ostatnich 4 lat.
ale na początek kilka słów odnośnie budżetu 2013 roku. Wydatki majątkowe w 2013 roku na zadania inwestycyjne miasta obejmowały w planie pierwotnym kwotę ponad 59 milionów złotych. Na przestrzeni roku budżetowego w wyniku wprowadzenia zmian do budżetu wielkość wydatków ograniczono do kwoty, uwaga, 28 milionów złotych, o ponad 50%. Zgodnie z wolą Rady Miasta. Gdzie większość ma Platforma. Między innymi najwięcej zmian zanotowano w dziale transport i łączność, w pozycji drogi publiczne, gminne. Wiele dróg nie zostało zrealizowanych. W okresie sprawozdawczym zostały one bądź wykreślone z budżetu, w części zostały przesunięte do wykonania w budżecie na rok 2014. Przykład ulicy Rzecznej, tutaj prezydent poprawił się. Na niższym poziomie zrealizowano zadanie w zakresie rewitalizacji Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej, Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej. Pozostaje również niezrealizowane zadanie w zakresie kładki dla pieszych. Nowe windy, które są od początku inwestycji nieczynne. To już historia naszego miasta, które wpisuje się w krajobraz promocji na zewnątrz Kołobrzegu. W załączeniu dotyczącym wydatków majątkowych miasta w okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wymieniono ponad 60 zadań. Z tego wykreślono z budżetu na przestrzeni roku w wyniku wprowadzonych zmian wiele i inne zostały zrealizowane częściowo. Można więc stwierdzić, że niektóre zadania były nie do końca przemyślane lub nie uzyskano planowanych źródeł ich finansowania. Reasumując, ostatnie lata budżetowe nie są najlepsze dla miasta. Dług publiczny jest wysoki. Jakkolwiek nie przekracza limitu i wynosi 66 milionów złotych, jego obsługa w roku ubiegłym wyniosła prawie 4 miliony złotych. Na inwestycje z roku na rok przeznacza się coraz mniejsze kwoty środków finansowych. Jest to spowodowane różnymi uwarunkowaniami, ale dla obrazu chciałbym przedstawić, Wysoka Rado, kilka liczb. W 2009 roku na inwestycje przeznaczono ponad 59 milionów złotych, ponad 33% wydatków. W 2011 84 miliony złotych, prawie 40%. W 2012 ponad 30 milionów złotych, blisko 18% wydatków i uwaga, w 2013 tylko 24 miliony złotych, co stanowi troszeczkę ponad 15% wydatków budżetu miasta. W okresie sprawozdawczym wprowadzono indywidualne zmiany do planów zagospodarowania przestrzennego. W tym samym czasie w budżecie miasta ograniczono środki finansowe przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. I od kwoty, kiedy wychodziliśmy od 415 tysięcy złotych, skończyliśmy na kwocie 45 tysięcy złotych. Elementem kluczowym dla nas jest dysproporcja wydatków inwestycyjnych, które dzieją się od lat i mocno obciążają budżet naszego miasta. Wydatki związane z budową tzw. poprawy dostępności do portu odbiją się skutkiem negatywnym na kolejne lata funkcjonowania budżetu. Powstaje przy tym pytanie, co dalej z portem, rozwojem gospodarki morskiej, jaki jest końcowy wymierny efekt tej inwestycji kolosalnie drogiej? Dokąd ta droga prowadzi, dosłownie oraz przenośnie? Od zawsze powtarzaliśmy, że nie jest to nasze zadanie, a budżetu państwa. Rząd w wielu dziedzinach, między innymi edukacji, zrzuca bardzo chętnie swoje obowiązki na samorządy, które muszą się zadłużać na potężną skalę. Pamiętajmy przecież, że stoimy przed ostatnią perspektywą unijną. Potrzebne będą kolejne decyzje o dofinansowaniu inwestycji, które są konieczne w naszym mieście. To jest remonty dróg, budowa małej infrastruktury, dofinansowanie dzielnicy zachodniej, wsparcie polityki promocyjnej miasta, zagospodarowanie strefy nadmorskiej, budowa mieszkań, rozwiązanie problemu kompostowni i całego systemu odpadami i wiele innych. Inwestycje, naszym zdaniem, muszą być wyważone pod względem proporcji. Nie może być tak, że kosztem pomników, wielkich inwestycji, całe miasto od lat narzeka na podwórka, chodniki, place zabaw, drogi wewnętrzne. Pamiętajmy, że grunty, którymi po sprzedaży można podratować budżet, kończą się, a dodatkowo nie ma koniunktury na ich sprzedaż. Natomiast kosztogenne inwestycje zostają na długie lata. Decyzje są nieodwracalne dla budżetu miasta. Nie widać efektów prac nad planem zagospodarowania przestrzennego miasta, co daje nam skutek w postaci braku realizacji koncepcji, jak to miasto w przyszłości ma wyglądać.
Prezydent nie ma w tym temacie swojej wizji, która byłaby realizowana przez ewentualnych inwestorów. Dziś zjawisko jest odwrotne. To inwestorzy planują, a miasto przyjmuje warunki, które mają być docelowo realizowane. Przykłady tego mieliśmy widoczne w ostatnich miesiącach, kiedy jako Rada dowiadywaliśmy się post factum o decyzjach prezydenta. Czytaj dalej, budynek Bryzy. Odejście od wieloletniego planu inwestycyjnego sprzyja dużemu zamieszaniu o realizacji polityki na wszystkich płaszczyznach. Jest to ważne zagadnienie, do którego naszym zdaniem jak najszybciej należy wrócić. WPI to porządek oraz możliwość weryfikacji pracy prezydenta na przełomie lat. Wiele kontrowersji budzi naszym zdaniem sport, ten wyczynowy oraz amatorski. Nikt od lat nie zadaje pytania, czego władze, ale przede wszystkim mieszkańcy oczekują od tej dziedziny życia miasta. Funkcjonowanie drużyny koszykarskiej stoi pod dużym znakiem zapytania. 2 lata temu, tu wspólnie, na tej sali, głosowaliśmy 3-letni plan na uzdrowienie koszykówki kołobrzeskiej. Dzisiaj władze miasta mają inny plan na realizację tego zadania. Niestety decyzje podejmowane są znowu poza Radą. Wiele kontrowersji budzi również podział środków dla stowarzyszeń, grup sportowych, w których dostrzegamy na przełomie ostatnich lat bardzo duże wewnętrzne podziały. Dochodzą do nas informacje o uznajomości przyznawania środków. W ostatnich miesiącach pojawiło się także sporo kontrowersji wokół portu morskiego. Przy okazji rozmów na temat zakupu nabrzeży po Superfishu dowiedzieliśmy się jako radni, jak wiele jest tam problemów, o których nie byliśmy informowani. Nie chcemy oceniać skandalicznie źle prowadzonej polityki w tym temacie na szczeblu ministerialnym oraz wojewódzkim, ale warto je zaznaczyć, że środowisko jest mocno podzielone, a na terenie portu działają grupy producentów ryb, które nie mają nic wspólnego z rybackością. Powstały tylko po to, aby za pieniądze unijne pozyskiwać grunty oraz inne elementy infrastruktury portowej. Tu, panie prezydencie, także nie wszystko zostało zrobione, aby obronić naszych interesów. Mamy w tym jeden wspólny cel, aby nabrzeża i majątek portowy był własnością komunalną. Abyśmy jako mieszkańcy na równych prawach mogli z tego korzystać. Nie popełniajmy błędów z początku lat 90., kiedy to wyzbyliśmy się części majątku portowego. Dzisiaj ten proceder dzieje się za pieniądze unijne. Pomimo usilnych próśb i namów Sojuszu Lewicy Demokratycznej i klubów opozycyjnych, prezydent miasta nie odniósł się w żaden sposób do złej uchwały dotyczącej odbioru odpadów komunalnych. Zły, niesprawiedliwy sposób naliczania opłat, czyli od zużytej wody, zbyt późne wdrożenie systemu i stawki nadają się jedynie do kosza. Przed sezonem letnim można było się z tego rozwiązania jeszcze wycofać. Niestety prezydent nie skorzystał z tego rozwiązania. Skutki tego rozwiązania związanego z odbiorem odpadów komunalnych widać na każdym kroku, szczególnie w osiedlach, gdzie panuje ogólny bałagan, za który jeszcze bardzo dużo wszyscy płacimy. A przecież rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste i nie tak drogie, jak to wygląda teraz, czyli ponad 11 milionów złotych. Przypomnę, że prawie dwukrotnie więcej niż poprzednio. Zbliża się sezon letni i już wiadomo, że sceny, z którymi będziemy mieli do czynienia w kontekście segregowania i odbiorów, nie będą na pewno nadawały się na ulotkę wyborczą w zbliżających się wyborach samorządowych. Dostrzegamy także wiele dobrego. Za naszą namową Platforma zrealizowała w końcu plan budowy mieszkań komunalnych. Oby plan zrealizowany został do końca. Pieniądze w Banku Gospodarstwa są zarezerwowane, należy z nich korzystać. Wiele dobrego również dzieje się w oświacie. Głównie zwracamy uwagę na kwestie finansowe. Tutaj pan skarbnik z panem prezydentem stoją na wysokości zadania. Według nas wiele się zmieniło i to na dobre. Kibicuję z totalnego parteru, przepraszam za kolokwializm, ale bardzo powoli podnosi się polityka promocyjna miasta, której w ostatnich latach naszym zdaniem nie było. Kibicujemy idei lokalnej organizacji turystycznej jako ciała mającego w przyszłości kreować promocję miasta we wszystkich możliwych aspektach. Absorbujemy środki unijne na remonty, na przykład molo spacerowe. Stworzona została koncepcja, idea funkcjonowania strefy nadmorskiej.
To dobrze. Chcemy, abyście wiedzieli, że opozycja to dostrzega. Cieszy także fakt, że uchwały, których autorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej, to jest budżet obywatelski oraz Karta Seniora, duże przedsięwzięcia prospołeczne, zostały wprowadzone w życie. Oczywiście klub opozycyjny Razem dla Kołobrzegu również brał udział przy pracach związanych z konstruowaniem uchwały. Liczymy jednocześnie, że kolejni prezydenci z każdym rokiem będą rozbudowywali te programy. To przykład współpracy opozycji z rządzącymi. Oby takich jak najwięcej w tej Radzie. Pomimo, że to nie jest zadanie miasta, ale jako SLD wzywamy prezydenta do bardziej bacznego przyglądania się sprawom i problemom, które dzieją się w naszych kołobrzeskich zakładach pracy. To jest uzdrowiska Kołobrzeg SA, PZB oraz kombinatu budowlanego. Nie można wypowiadać się, że to nie jest nasza sprawa. Panie prezydencie, proszę zauważyć, że gdyby nie działania właśnie w tej kadencji mojego klubu oraz posłów nie tylko związanych z SLD, dziś firmy te byłyby historią. Tam pracują kołobrzeżanie i głos prezydenta, który opowiada się za obroną i jak najlepszym funkcjonowaniem kołobrzeskich firm, powinien być słyszalny. To pańscy partyjni, koledzy, niemal doprowadzili do upadku uzdrowiska Kołobrzeg SA i Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Było bardzo blisko. Cieszymy się bardzo. To jest jedno z większych dokonań tej Rady, o której będę mówił na każdym kroku, że dzięki działaniom radnym, nie tylko SLD w tej Radzie, bo radni Platformy też podejmowali uchwały intencyjne. Udało się te dwie firmy za pomocą nas tutaj, samorządowców oraz posłów, uratować. Dzisiaj uzdrowisko, dowiadujemy się, że ma zarobek plus finansowy 8 milionów rocznie, a PZB w ostatnim okresie wyrobiło 37 milionów zysków, drodzy Państwo. Nie tak dawno miało być całkowicie sprywatyzowane i sprzedane. Gdzie logika? Nie wiem. Strategia rozwoju miasta, plan zagospodarowania przestrzennego, wizja rozwoju portu morskiego, koncepcja polityki promocyjnej miasta, spójny kierunek inwestycyjny to bazowe elementy z punktu widzenia logistyki podejmowania decyzji, od których powinniśmy procedować dalszą politykę. Plan i wizja rozwoju miasta jest wynikiem decyzji rządzących, którzy w demokratycznych wyborach dostali mandat sprawowania władzy. To szanujemy. Ale trudne jest do zrozumienia to, że w kwestiach ważnych, strategicznych dla miasta, brak jest chęci porozumienia ponad podziałami. Prezydent sprawuje swój urząd jednoosobowo i tak są podejmowane decyzje. Nie chcemy być monotematyczni i w każdym wystąpieniu powtarzać o braku dialogu w tej Radzie. Jest sporo radnych, których cenimy z każdej strony sceny politycznej. W rozmowach kuluarowych dostrzegalny jest jednak głos, że w tej Radzie brakuje dialogu i dyskusji o ważnych projektach dla miasta. Rada przez ostatnie lata jest przedmiotem realizacji zamierzeń rządzących, a powinna być podmiotem, który wypowiada się w strategicznych sprawach dla naszego miasta. Panie prezydencie, w związku z powyżej przedstawioną argumentacją, Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej po konsultacji z Radą Powiatową SLD oraz współpracującymi z nami związkami zawodowymi nie udziela panu absolutorium za 2013 rok. Chcemy jednak, aby słowa krytyki były dla pana pewną nauką i przyczynkiem do poprawy stosunków z Radą i aby przełożyły się na podejmowane przez pana w przyszłości decyzje. Dziękuję bardzo. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Niezależnych Razem dla Kołobrzegu z Prawem i Sprawiedliwością proszę pana radnego Henryka Bieńkowskiego, przewodniczącego klubu. Dzień dobry państwu. W zasadzie przedmówcy powiedzieli prawie wszystko. Trudno mnie więc będzie dołożyć coś wyjątkowego i szczególnego. Niemniej postaram się. Może rozpocznę od tego, że jako klub opozycyjny nie żyjemy w uścisku konformizmu. Nie lękamy się wychylać. Mówimy dużo więcej niż może inni koledzy w naszej Rady.
Więc dzisiaj też powiemy może trochę więcej, tak? Jest taka przynajmniej okazja. Budżet ubiegłego roku to nie tylko liczby, cyfry. Notabene, kiedy były wyświetlane na tej planszy, to praktycznie nie były czytelne. Tam my żeśmy w ogóle nie mogli tego rozczytać. Ale tak jak zaznaczyła Regionalna Izba Obrachunkowa, jego ocenę również można sprowadzić do oceny celowości działań organu wykonawczego i gospodarności tegoż organu, co jest bardzo ważne z punktu widzenia podatników, którzy łożą na ten budżet swoje ciężko wypracowane pieniądze. Pamiętam jeszcze wypowiedź sprawozdawcy budżetu, który mówił o tym, że mamy bardzo wiele wyróżnień, odznaczeń, zdobywamy prestiżowe miejsca, a z drugiej strony słyszeliśmy informacje o przesunięciach, poślizgach, korektach. Powiem szczerze, trochę mi się to kłóciło, bo to było sprzeczne jak gdyby jedno z drugim. Rozumiem, bo kiedyś też takie wyróżnienia bywały za moich czasów, kiedy pełniłem tą zaszczytną funkcję, że są to oceny z reguły za kilka lat wstecz, a nie za rok konkretny. Stąd one są obarczone jak gdyby pewnym błędem, bo jest to jakaś średnia wynikowa z kilku lat. Natomiast sam rok 2013 chciałbym również ocenić w kategoriach oto takich, proszę Państwa, że budżet tamtego roku był zmieniany kilkadziesiąt razy. Przedłożony budżet do uchwalenia, ten pierwszy, prawdziwy, pierwotny, był zapewne dziełem wiedzy i kompetencji skarbnika miasta, bo nie sądzę, żeby był fikcją księgową. Jeżeli tym pierwszym, to oceńmy go dzisiaj 12 miesięcy po dacie jego złożenia, bo to byłaby taka rzetelna ocena. I jak się spojrzy na to z takiego punktu widzenia, to no wygląda on, jego realizacja wygląda bardzo kiepsko, bo w liczbach konkretnych mówiąc, żeby trafić do mieszkańców, to trzeba powiedzieć tak, że jeżeli się planuje dochody z błędem 55 milionów, wydatki z błędem 53 milionów, czy dochody majątkowe z błędem 53 milionów i wydatki majątkowe z błędem 34 milionów, no to jest to dość potężny rozjazd w tym planowaniu. Ja zakładam, że ten pierwotny budżet to było dzieło, na którym pracowano długo, analizowano, że tak powiem, wszystkie wskaźniki gospodarcze na rok 2013 i taki nam budżet przedłożono. Najbardziej chyba negatywny wynik to oczywiście dochody ze sprzedaży majątku. Miasto się świetnie promuje, natomiast majątek się nie sprzedaje, no nie ma zainteresowania naszym majątkiem. Ja wiem, że to jest trend ogólnopolski, natomiast no my jesteśmy liderem przecież w Polsce, zdobywamy zaszczytne pierwsze miejsca, więc u nas, mnie się wydaje, że powinno to wyglądać trochę lepiej, a wskaźnik realizacji jest, proszę Państwa, na poziomie 10%, na plan 31 milionów, wykonanie 3,1 miliona. Jeśli chodzi o wydatki na odtwarzanie majątku, to tak jak kolega przed chwilą zauważył, stanowią one raptem 14% planowanych wydatków ogółem. No i w porównaniu do lat poprzednich to jest to spadek o 50%, tak? W poprzednich latach żeśmy oscylowali w tych nakładach na poziomie 30% wydatków ogółem. Te najważniejsze inwestycje to, proszę Państwa, oczywiście wszyscy w Kołobrzegu wiemy, bo mamy poważne problemy komunikacyjne, a szczególnie teraz, kiedy mamy pozamykane drogi, jeszcze organizujemy różnego rodzaju imprezy sportowe.
i to jeszcze w dni robocze i koobrzeżanie klną jak tylko to możliwe, bo przecież nie mogą się dostać na czas do określonych miejsc. No to przede wszystkim infrastruktura portowa, czyli dojazd do portu, jak wszyscy wiemy, i ulice, które również tu były wymieniane, Świętego Macieja, Brzozowa, Kolumba czy też Kołątaja. I to są jakby te najważniejsze i największe zadania inwestycyjne, które w roku 2013 były realizowane przez miasto. O zadłużeniu też była mowa, że ono stopniowo spada, bo mieliśmy już ponad 100 milionów, dzisiaj jest 66,7 miliona złotych. I zaległości do budżetu, które na dzień 31 grudnia ubiegłego roku łącznie urzędu plus jednostek organizacyjnych miasta wynoszą 26 milionów 900 tysięcy. Jest to olbrzymia kwota, stanowiąca pewien problem, ja to też rozumiem. Chciałbym kilka słów na temat wyników spółek komunalnych, gdzie miasto jest jednoosobowym właścicielem. Mam w zasadzie taki przytyk do dwóch naszych spółek. Pierwsza to jest Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, które wykazały za rok ubiegły zysk 9,2 miliona i zapłaciły podatek dochodowy 1,3 miliona. Czy musiały taki duży podatek zapłacić? Pamiętam, kiedy w latach 90. żeśmy dyskutowali ten problem, to zawsze żeśmy uważali, że prezes dobrze zarządza spółką, jeżeli ten podatek płacony przez niego do budżetu państwa jest jak najmniejszy. A tutaj się okazuje, że płacimy potężne podatki dochodowe, które no świadczą o tym, że jak gdyby z planowaniem remontów i inwestycji nie jest za dobrze, nie jest to właściwie, że tak powiem, zarządzane. Podobna sytuacja jest w miejskiej energetyce cieplnej. Przy zysku 3,5 miliona spółka zapłaciła ponad 1 000 000 złotych podatku dochodowego. Kolejnym problemem, który uważamy jako klub, że jest istotnym i warto o nim powiedzieć, to jest problem dywidendy, którą pobieramy z miejskiej energetyki cieplnej, planując ją uprzednio, to znaczy planując budżet na rok budżetowy, od razu zakładamy, że ta spółka musi nam zapłacić dywidendę. W roku 2013 była to kwota 2 milionów złotych. Spółka w sumie wypracowała 2,4 miliona złotych i te pieniądze trafiły do budżetu. W zasadzie nie miałbym uwag do tego problemu, natomiast pamiętam, że w poprzednich czasach żeśmy pobierali tą dywidendę wynikowo, to znaczy wówczas, kiedy ona się pojawiła na koniec roku, widzieliśmy, że ona jest, to była wtedy decyzja, korekta budżetu i żeśmy planowali taką dywidendę do budżetu. Dzisiaj robimy odwrotnie, miasto robi odwrotnie, najpierw planuje, czyli wymusza jak gdyby na spółce płacenie tej dywidendy. A jak się spojrzy na remonty i inwestycje w miejskiej energetyce cieplnej, to one są na takim bardzo miernym poziomie. Nie wierzę w to, proszę Państwa, że spółka nie ma potrzeb remontowych ani inwestycyjnych, bo jak wiemy, wcześniej była przymierzana do prywatyzacji, była robiona wycena, pieniądze zostały zmarnotrawione, bo do tej prywatyzacji nie doszło. Planowana była wielka modernizacja technologiczna, tak zwana kogeneracja, do niej też nie doszło, żeśmy zapłacili stosowne kary. W sumie można to podsumować tak, że były to pozorne ruchy, bezmyślne decyzje. Ja osobiście jako odbiorca ciepła z miejskiej energetyki cieplnej domagam się raczej obniżenia ceny niż wyrzucania pieniędzy w popiół, bo nasza energetyka chyba miejska produkuje popiół albo żużel, tak? Ciekawe jest, proszę Państwa, co na to mówi Urząd Regulacji Energetyki, bo z tego wynika, że plan finansowy tej spółki jest jakoś w sposób no, ciekawy i pewnie
nie wiem, może dobrze czytelny, ale tak przedstawiany, że URE nie dostrzega pewnych, że tak powiem, mankamentów, które tutaj się pojawiają, a my je widzimy. Jak zwykle, proszę Państwa, na sesji budżetowej koledzy z klubu Platformy Obywatelskiej, która ma większość w Radzie, pokazuje nam same pozytywy wykonania z budżetu za rok 2013, zresztą każdego budżetu i my to rozumiemy, ale ja uważam, że nieelegancko jest pokazać potknięcia, błędy, bo tak by było uczciwie i rzetelnie, tym bardziej, że jak Państwo żeście zauważyli, przedstawicieli opozycji, a przynajmniej naszego klubu, nie ma w komisji rewizyjnej, a komisja rewizyjna przedstawiła nam tak sentencyjne sprawozdanie, z którego praktycznie my niewiele żeśmy wyczytali, za wyjątkiem tabelek, które są na pierwszej stronie sprawozdania z wykonania budżetu. Nawet nie podano nam, z jakich dokumentów księgowych korzystano, żeby potwierdzić pewne cyfry czy wielkości, które są zawarte w sprawozdaniu. Nie będę o te dokumenty pytał, bo myślę, że nie czas i miejsce tutaj na to. I chciałbym przypomnieć kilka takich błędów i potknięć, które się zdarzyły jednak na przestrzeni tych ostatnich lat. No, pierwszy punkt, to już kolega z SLD o tym mówił, awarie platform, to są platformy dźwigi i kompromitacja, bo jak Państwo wiecie, turyści, którzy przyjeżdżają do Kołobrzegu, chcą z nich korzystać, okazuje się, że strażacy muszą ich z tych platform wyjmować, ponieważ bez przerwy się psują. Ile lat trwa usunięcie tej usterki? Etap drugi dojazdu do portu, pękanie i zapadanie się jezdni. Błędy projektowe przy tym drugim etapie, dodatkowy koszt około 7 milionów, taka informacja wypłynęła na jednej z komisji komunalnej, kiedy był naczelnik Wydziału Inwestycji. Zwrot pieniędzy do Centralnego Urzędu Planowania Transportu, 2,3 miliona, to są błędy w specyfikacji. Nie wiem, czy te błędy faktycznie żeśmy popełnili, ale miasto nie zrobiło nic, żeby walczyć o swój autorytet w tej sprawie i bronić się przed tymi zarzutami. Woleliśmy, organ wykonawczy wolał zapłacić te 2,3 miliona złotych. Kolejna sprawa, umorzenie około 8 milionów dla gmin powiatu kołobrzeskiego, według mnie bez uzasadnienia ekonomicznego, w ramach inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej do Rzecza Parsenty. Odbyło to się kosztem naszej spółki i mieszkańców Kołobrzegu i trzeba to jednoznacznie podkreślić. Trzeba również powiedzieć o tym, że były również inne potknięcia, które należy dzisiaj przypomnieć, a które miały charakter jakichś awantur, czy też afer nawet, bo jeżeli sobie przypomnimy to, co się działo z Bastionem i na tej sali oskarżenia przedsiębiorcy, który rzekomo popełnił tam jakieś nieprawidłowości, a później po kontrolach się okazało, że jest inaczej, czy też afera z pomysłem zabudowy Borowiny przy uchwalaniu studium, czy też debaty na temat dyslokacji kompostowni, biogazowni, do dzisiaj sprawa nierozwiązana, to znaczy rozwiązana. Mamy regionalną instalację przeróbki odpadów komunalnych, do której będziemy sprowadzali odpady praktycznie z całego powiatu. Jesteśmy miejscowością uzdrowiskową. Czy też sprawa dotycząca afery z zagospodarowaniem centrum miasta, chodzi o bryzę, koniunkturalizm w traktowaniu klubów sportowych. Proszę Państwa, pamiętam, kiedy 4 lata prezydent, tu siedzący na sali w kampanii wyborczej, zadał mi pytanie poprzez dziennikarza, czy masz pomysł na kotwicę? On oczywiście miał. Dzisiaj wiemy, że miasto wycofało się z tej spółki, a kotwica ledwo dogorywa, tak? W
tamtym czasie klub był potrzebny, koszulki wręczane były, kampanie wyborcze biegły jedna za drugą. Pamiętacie Państwo, jak to wyglądało. Kolejny temat, nabrzeża w porcie kołobrzeskim i w ogóle strategia rozwoju portu kołobrzeskiego. Jeżeli to, co wyczytałem w internecie, się potwierdzi, to chcę gratulować pomysłu prezesowi tej spółki, że ma pomysł jednak, żeby część tej nieruchomości nabyć. Musieliśmy długo jako radni dyskutować, prowokować do pewnych działań, wytykać pewne zaniechania, żeby w końcu pomóc podjąć taką decyzję właścicielowi tej spółki. A tak z ostatniej chwili, proszę Państwa, przykład obstawienia tunelami foliowymi placu ratuszowego, co przechodzę ko taksówkarzy, ko naszej katedry, ciągle mnie pytają, kto na to pozwolił, dlaczego to tak wygląda. Przyznam Państwu się szczerze, że też nie rozumiem tutaj polityki organu wykonawczego, żeby pod nosem urzędu zostały postawione takie obiekty i to jeszcze bez pozwolenia na budowę, na lokalizację czasową na 120 dni. Kolejna sprawa, nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych. Dzisiaj na sesji będziemy mieli taką jedną uchwałę, o której będę mówił, ale w tamtym punkcie. Chciałbym przytoczyć Państwu, jeśli chodzi w ogóle o działalność gospodarczą na terenie naszego miasta, to chciałbym Państwa poinformować, że efekt takiego traktowania podmiotów gospodarczych na terenie naszego miasta, to znaczy jednych obdarzanie miłosierdziem prezydenckim, a innych nie, skutkuje również i tym, że liczba tych podmiotów na terenie naszego miasta spada, zresztą widać to po wpływach z podatków. Według GUS-u, według Głównego Urzędu Statystycznego, z 9176 podmiotów w 2006 roku, liczba ich spadła do 7907 w 2013 roku w sektorze prywatnym. Natomiast w sektorze publicznym z 329 na 225. Z tego wynika, że w Kołobrzegu jest również i w tej sferze nie za dobrze. Nie wiem, czy można użyć określenia źle, dlatego że no, z cyframi się nie dyskutuje, a efekty widać w postaci wpływów do budżetu miasta. Najbardziej niepokojące jest to, proszę Państwa, że czasami dochodzi do tworzenia prawa pod konkretne interesy. To jest nic innego jak wykorzystywanie majątku publicznego często poza nadzorem i wiedzą Rady Miasta. I to jest moja główna uwaga do organu wykonawczego w naszym mieście. To, że my nie wiemy o tym, co ten organ wykonuje, jakie podejmuje decyzje, ba, wprowadza nas w błąd i nie informuje nas o tym, to jest to, proszę Państwa, nic innego jak naruszenie statutu miasta, ponieważ Rada jest również organem kontrolnym, nie tylko stanowiącym, ale również organem kontrolnym i powinna mieć pełną wiedzę o tego typu decyzjach. Myślę, że trzeba przyznać organowi wykonawczemu również to, że miał sukcesy. Ja widzę taki jeden spektakularny, a mianowicie po 4 latach walki nareszcie zmienił się dyrektor szkoły podstawowej numer 5. I tu chciałbym pochwalić pana prezydenta za to. I na koniec chciałbym powiedzieć o to taką rzecz, że nasz klub wyraża podziw i szacunek dla Kołobrzeżan, że w tak trudnych czasach dają pracę, płacą podatki i rozwijają nasze miasto. Natomiast nie chciałbym być źle odebranym, ale uważam, że patrząc na całokształt tych 4 lat i ostatniego roku, no nie możemy inaczej zagłosować niż za udzieleniem absolutorium.
czyli krótko mówiąc nieprzyznanie go panu prezydentowi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja tylko z racji obowiązku przypomnę, że jesteśmy w punkcie 4, podpunkt 5, dyskusja. Bardzo proszę, pani radna Dorota Ojedemi. Jako radna niezależna chciałabym zabrać również głos, podsumowując no, ten ostatni rok, ale również lata poprzednie, bo tutaj trzeba też o pewnych sprawach wspomnieć. Otóż stwierdzam, że jak dotąd nie widzę konkretnego pomysłu dla rozwoju miasta, a konkretne dochody miejskie opierają się tylko na sprzedaży majątku i opodatkowaniu mieszkańców, a także wpływu z mandatów, wpływu za parkowanie, a także wpływów, wysokich wpływów za gospodarowanie odpadami. Drugim takim problemem, jaki zauważyłam, to jest bierne przyglądanie się temu, jak przy naszym uzdrowisku planuje się lokalizację elektrowni atomowej, która potencjalnie może zagrozić naszemu uzdrowisku. Myślę, że w tej sprawie jeszcze uda mi się poruszyć serce pana prezydenta i coś zaczniemy działać, ale jak na razie jest to bardzo nikłe działanie albo prawie że żadne. Także martwi mnie to, że jest całkowity brak pomysłu dla młodzieży. Ta sprawa mi bardzo leży na sercu jako nauczycielowi w szkole średniej, jako osobie, która działa z młodzieżą. Słyszałam, że inne gminy w Polsce postarały się o to, ufundowały jakieś stypendia dla młodzieży po to, żeby ta młodzież wracała do nas, ale tu u nas się po prostu nic nie robi dla nich. Nasze społeczeństwo się starzeje, a młodzież ucieka do innych miast, do zagranicy również. Również tutaj chciałam wspomnieć, że moja 4-letnia walka o jakość powietrza nad uzdrowiskiem Kołobrzeg nie znalazła uznania. Jak dotąd góra kompostu rośnie, rośnie też, kolokwialnie mówiąc, smród nad uzdrowiskiem i w sensie dosłownym, i w sensie przenośnym. Pomysłu na zrobienie czegoś z tym nie ma i moje wołanie o to jest wołaniem na puszczy. Także chciałam wspomnieć sprawę komunikacji miejskiej. Ustawa o samorządzie gminnym z 1990 roku mówi, że zadaniem miasta jest zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom. Tutaj się tą sprawę wybitnie traktuje biznesowo. Jak miasto nie zarobi, to miasto nie utworzy linii, miasto nie zrobi na przykład linii nocnej w czasie sezonu. Uważam, że jest to wstydem dla miasta, bo my jako miasto uzdrowiskowe powinniśmy zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, turystom. Wiadomo, że się organizuje różne imprezy, czy na obrzeżach miasta, czy w centrum. Turyści chcieliby, no co tu dużo mówiąc, czasami po alkoholu wracać do domu czy do miejsca zamieszkania. I tutaj niestety to bezpieczeństwo no, jest zagrożone. Czasami się zdarza, że wsiadają niestety do swoich samochodów i pod wpływem alkoholu jadą. Uważam, że miasto nie powinno patrzeć na to, czy zarobi, czy nie. Taki autobus nocny w sezonie jest po prostu no, chyba wymogiem nowoczesnego miasta. Jeszcze chciałabym wspomnieć sprawę stadionu. W moim odczuciu jest za mało zagospodarowany. Widzę w Warszawie stadion też, nie tylko w Warszawie, dużo miast polskich zafundowało sobie stadiony, które dużo kosztują. Nasz stadion nas kosztuje prawie 1,5 miliona złotych. Ja bym widziała lepsze zagospodarowanie tego i w jakiś sposób, żeby jeszcze miasto mogło na tym zarobić.
Też widzę brak polityki morskiej. Miasto nie postarało się o zakup nabrzeża, które było bardzo strategicznym i potrzebnym dla nas, dla naszego rozwoju, no jakby miejscem. Także no, nie można by tutaj ujmować, były pewne zasługi, które tutaj poprzednicy moi tu wymieniali, nie będę się powtarzała. Niemniej jednak te najważniejsze dla mnie sprawy, które chciałam w ciągu 4 lat załatwić tutaj, będąc radną, no nie zostały niestety zmienione. W związku z tym zagłosuję na nie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Antoni Piłowarczyk. Szanowna Rado, panie przewodniczący, panie prezydencie. Otóż pan prezydent w pierwszym swoim zdaniu stwierdził, że ten rok 2013 był rokiem dobrym. Na poparcie tej tezy przytoczył wyniki rankingów czy wyróżnień, które miasto Kołobrzeg otrzymywało czy zdobywało. Oczywiście trzeba dostrzegać pewne sukcesy i nie można wszystkiego potępiać. Ja nie mam zamiaru wszystko mówić na nie negatywnie. Ale proszę państwa, nie można tylko widzieć lukrowanej rzeczywistości. W naszym mieście są problemy, o których naturalnie organ wykonawczy nie ma ochoty mówić. Ja go doskonale rozumiem. Ja natomiast tu występując nie mam zamiaru, jak powiedziałem, walić wszystkiego w czambuł, ale wskazać na pewne rzeczy, które mieszkańcy naszego miasta powinni znać. Chyba każdy myślący zgodzi się, że trudno oceniać jeden rok jakoś oderwany od jakiegoś punktu porównawczego. Mieć trzeba skalę porównawczą. I mówię tutaj o tym, że trzeba dostrzec pewne trendy. Ja pofatygowałem się i spróbowałem przeanalizować na przestrzeni tych 7 lat, jak kształtowały się pewne trendy ekonomiczne, jeżeli chodzi o realizację budżetu. Otóż, proszę państwa, chciałbym tutaj zwrócić uwagę, poprzednich pamiętam wystąpieniach, poprzednich, kiedyśmy udzielaliśmy absolutorium dla pana prezydenta, nie wiem, czy państwo pamiętacie, wymieniałem cały aloborat inwestycji, które zaplanowane były, nie były realizowane. Podawałem dokładnie sumy, na jakie każda inwestycja. Tym razem ograniczę się, bo tutaj już koledzy radni, moi szanowni przedmówcy pewne rzeczy wymieniali. Ja dzisiaj zrobię troszeczkę inne podejście, jak powiedziałem, w perspektywie jakichś trendów z poprzednich lat. Jak to się kształtuje. I pozwolę sobie zwrócić tak jakby, znaczy tutaj uwagę i odnieść się do 4 zagadnień. Pierwsze, które tutaj już było omawiane, a mianowicie planowane dochody i ich realizację. Otóż moi przedmówcy wspomnieli, że jeżeli chodzi, kiedy zatwierdzaliśmy budżet na ten rok, to planowaliśmy ten budżet na poziomie prawie 229 milionów. Zrealizowano go w 173,2 miliona, czyli różnica około 54,7. Proszę państwa, to nie jest rok wyjątkowy. Od roku 2008 te planowanie szwankuje non-stop. Za każdym razem jest kilkadziesiąt milionów zaplanowanych więcej, aniżeli jest realne. Ja się zastanawiam, jeżeli plany pokrywają się, jeżeli chodzi o dochody, zaledwie w 75,4, czyli 1/4,
planów była wzięta z sufitu. Powiadam jeszcze raz, to nie jest rok wyjątkowy. Przypomnę rok 2008, kiedy była podobna sytuacja, kiedy w marcu z budżetu trzeba było zdjąć ponad 50 milionów, już w marcu, po 3 miesiącach od przyjęcia budżetu. Jeżeli chodzi o podobne sytuacje naturalne, to jest konsekwencje, również podobnie z wydatkami. Jeżeli dochody nie są osiągane, no to automatycznie mniej więcej w takiej skali musi nastąpić cięcie w wydatkach. I te cięcie w wydatkach również wynoszą właśnie w granicach tych 75, a dokładnie 75,5%. Co to oznacza? Naturalnie zaplanowane inwestycje przede wszystkim nie będą zrealizowane. Naturalnie, że pieniądze, tak zwane wydatki sztywne, czyli wydatki bieżące, muszą być zrealizowane. Drugi, to jest pierwsze zagadnienie, do którego chciałem tu zwrócić Państwu uwagę. Drugie zagadnienie to kształtowanie się wydatków majątkowych w stosunku do ogółu zrealizowanych wydatków. I również, jak mówiłem, spróbuję odnieść się do lat poprzednich, żeby wykazać pewien trend, trend niepokojący, który świadczy o pewnym regresie. Otóż w roku 2013 wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 24,8 miliona, a zaplanowane było na 59,5 miliona, co stanowi zaledwie, proszę Państwa, 41,7, mniej niż połowę. Czy to nie jest prawie, no może nie katastrofalne, ale bardzo, bardzo niepokojący liczba? Oczywiście można różne liczby różnie interpretować, ale liczby nie kłamią. Następna może ważna tutaj sprawa, przypomnieć, jak to się kształtowało w roku 2007, czyli budżet przygotowany prezydenta, który był poprzednio przed panem Januszem Gronkiem. Otóż wtedy te wydatki zrealizowano inwestycyjne, wskaźnik procentowy do ogółu wydatków stanowił 29%. Dzisiaj zaledwie 14,5%. Proszę sobie porównać. To jest prawie dwukrotnie mniejszy wskaźnik, aniżeli było 7 lat temu. Wskaźnik procentowy wydatków majątkowych do planowanych dochodów, tu jeszcze jest bardziej przerażająca sytuacja, bo planowaliśmy wydatki majątkowe, znaczy w ogóle do ogółu wydatków, to jest stanowi tylko 10,8%. Tak było w stosunku do zaplanowanych wydatków, a tyle wydaliśmy na inwestycje. Na wydatki majątkowe. No, wydatki majątkowe to troszkę szersze pojęcie niż inwestycyjne. W roku 2007 to było 26% i 0,2. To byłby drugi aspekt, o którym chciałem mówić. I punkt trzeci to kształtowanie się wydatków majątkowych w stosunku do planowanych do bieżących wydatków. Kształtowanie się wydatków bieżących do dochodów własnych. Myślę, że to jest bardzo ważne i tutaj sytuacja również wygląda bardzo, bardzo nieciekawie. Otóż proszę Państwa, gdybyśmy porównali z rokiem 2007 czy 2006, ja tutaj przytoczę może pewne wartości. Jak to się kształtowało? Otóż w roku bieżącym wydatki, dochody własne to 115,1 miliona. W roku 2007 to było 105 milionów,
a w 2006 to było 101,5 miliona. Proszę zobaczyć, w ciągu 7 lat czy 6 lat dochody własne nasze wzrosły zaledwie około 10 milionów. Natomiast wydatki bieżące no nieporównywalnie wzrosły. Wzrosły w sposób lawinowy, co świadczy o jakimś sposobie gospodarowania tymi pieniędzmi. Oczywiście tu pan prezydent mówił i słusznie, że część zadań władza, czyli rząd, przerzuca na samorządy. Ja się nie dziwię, jeżeli zadłużenie państwa to około 1 biliona i nie ma tych pieniędzy, no to trzeba zrzucić na barki samorządów i robi się to konsekwentnie w sposób obrzydliwy. Proszę państwa, otóż w roku 2013 wydatki bieżące wyniosły 139,2 miliona, a dochody własne, jak powiedziałem, było 115 milionów, co stanowi, proszę państwa, prawie 121% wydatki bieżące w stosunku do dochodów własnych. Przytoczę jeszcze dwie liczby. W roku 2007, przypomnę jeszcze raz, dochód własny był to 105 milionów, a wydatki zaledwie bieżące. Niecałe 99 milionów. Dziś mamy, jak powiedziałem, prawie 121 milionów. Proszę sobie policzyć, jaka to jest różnica. I wtedy te wydatki bieżące w stosunku do dochodów własnych stanowiły zaledwie 94,1. Dziś prawie 121. No i na końcu jeszcze może rok 2006. Wtedy było jeszcze o wiele bardziej cudownie, czy o wiele lepiej, bo wtedy dochody własne były 101,5 miliona, a wydatki bieżące 91 milionów, co stanowiło zaledwie 90%. Dziś 121. Proszę porównać sobie i zobaczyć, czy te trendy, o których mówiłem, są optymistyczne. Z całą pewnością nie. Gdzie my zmierzamy? Dokąd my idziemy? Oczywiście w dużym stopniu to jest gospodarowanie tym pieniądzem, którym zdobywamy, które przechodzą z dochodów, ale również w dużym stopniu przeznaczamy je na przejedzenie. Nie wszystko oczywiście. Przecież sama administracja to na ten rok, to jest grubo chyba, tam pensje pochodne, to jest chyba grubo, jak panie skarbniku się nie mylę, ponad 30 milionów. Kiedyś to było zdecydowanie mniej. Dziękuję państwu. Bardzo proszę, prezydent miasta, pan Janusz Gromek. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem się w kilku słowach odnieść do tego, co opozycja powiedziała. Powiem tak, prawo opozycji to jest dołożyć prezydentowi, nie dziwię się temu. Są to przyczyny tylko polityczne. Patrząc na to, co dobrego dzieje się w Kołobrzegu, ocena pozytywna Rio. Ja wiem, jak to działa. No Rio to słupki liczy z góry do dołu i ocenia ten budżet, ale komisja rewizyjna, która pracowała nad tym wnioskiem swoim, też bardzo pozytywnie to oceniła. Oraz zdecydowana większość mieszkańców miasta i turystów i gości, którzy widzą te zmiany, bo tutaj pan Antoni, jak zwykle ekonomista pierwszej klasy, no, pytałem się skarbnika, no, nie potrafiłem zrozumieć pewnych tam spraw, ale pan mówił o tych kwotach, które funkcjonują w budżecie, no to są miliony, bo w końcu budżet składa się prawie z 200 milionów i o tym trzeba mówić, ale tu też powiedziane było o tym, że właśnie konsumujemy te pieniądze. No konsumujemy w różny sposób, nie? Ale proszę, panie Antoni, zwrócić uwagę, jakie to są stałe koszta, które my musimy co roku przewidywać na oświatę, na pomoc społeczną, na żłobki, na przedszkola,
na sprzątanie ulic, na odświeżaniu ulic, oświetlenie i tak dalej, i tak dalej. Od tego nie uciekniemy, a co do zmniejszenia jakby procentowe, minimalne inwestycji, no to proszę Państwa, czy ktoś nie widzi, co robimy w mieście? To my wszyscy robimy i to, co pan Binkowski powiedział, że to trzeba się cofnąć do wielu lat. Oczywiście, że pewne działania to są wieloletnie i tego się nie da ukryć. Wytykanie tego czy tamtego, mówienie o spółkach, o dywidendach. Według mnie spółki mają się bardzo dobrze i MEC, i wodociągi, a to, że ileś tam milionów kosztem mieszkańców zostało jakby umorzone, to nie jest prawdą do końca. Ja jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy pracują na rzecz rozwoju naszego miasta, szczególnie radnym Platformy Obywatelskiej, który od wielu lat popierają moje, skarbnika, urzędników i wszystkich tych, którzy pracują dla tego miasta swoim głosowaniem. Dziękuję także radnemu Dąbkowskiemu i dziękuję opozycji, która jak w sposób konstruktywny atakuje, to jak najbardziej. Nawet przez to pęknięcie na drugim etapie obwodnicy. No co ja mogę zrobić do tego pęknięcia? No pękło i trzeba to naprawić i próbujemy naprawić. Co do, przepraszam, chciałem powiedzieć takie słowo, ale do tych platform. Lepiej nie. Nie, lepiej nie, tak, panie przewodniczący. Zgadza się, to jest moja, nie wiem czy porażka, ale szkoda, że wymyśliłem ja to osobiście, bo chciałem zrobić dobrze ludziom, a zrobiłem źle sobie. I teraz tak, to nie tak, że te platformy psują się, bo Gromek je złe zamontował. Nie, po prostu jesteśmy w sporze sądowym z wykonawcą, który no niestety świętej pamięci już nie żyje i to jest też problem, ale dowiedziałem się o pewnych sprawach, którymi już się policja zainteresowała i nasza straż, bo to nie jest tak, że one się same psują i więcej nie mogę na razie mówić. Pani o jednej mówiła, że coś młodzieży trzeba, że i w innych gminach widzi, że coś się robi. U nas setki, a nawet w tysiącach, im powiedział, naszych dzieci, naszej młodzieży biorą udział w zajęciach pozaszkolnych i w zajęciach stowarzyszeń, klubów kulturalnych, sportowych i tak dalej. Robimy, co do wyjazdu naszej młodzieży z Kołobrzegu, od wielu lat wyjeżdżała i będzie wyjeżdżała, bo taka jest struktura naszego miasta. Jedyne miasto, które powiększa się liczbowo w Polsce, to jest tylko Warszawa. Niestety, ale tak jak już powiedziałem, dziękuję tym radnym, którzy co roku popierali i budżet, i wieloletni plan finansowy, i zmiany. No te zmiany to następowały i następują i będą następowały. Tu mówienie o tym, że były zaplanowane takie dochody z majątku, ze sprzedaży, a później były zdejmowane. Zabytności innych prezydentów też się wrzucało na przykład przez wiele lat pod czele na kilkadziesiąt milionów, tylko żeby jakby matematycznie budżet policzyć, a później się zdejmowało. No ale takie jest życie i tak to wychodzi. I teraz mówienie o tym, że wybory się zbliżają 4 lata temu i kotwicę trzeba było utrzymać, to ja w tej chwili też bym coś zrobił, bo tak wybory się zbliżają, trzeba wszystko zrobić, żeby kotwicę. Nie, powiedziałem, że w pewnym momencie po to został klub przekazany, czy wzięli ludzie w prywatne ręce, żeby znajdować nie tylko głównego sponsora w postaci miasta, ale też sponsorów zewnętrznych. A jak im wychodzi, no to widzicie sami. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, mógłbym powiedzieć tak, no zbliżają się wybory, Platforma chce usilnie wygrać, to bym powiedział tak, no to jedziemy. Na 59% zadłużamy to nasze miasto, chodniki, dalej robimy ulice, budujemy, ale nie, mnie nie stać ani skarbnika, ani urzędników na to, żeby robić siebie kamikadze, samobójców. Mamy bezpieczne zadłużenie i nie chcemy jakiejkolwiek krzywdy zrobić i miastu, i tym bardziej sobie. Co do tego, co mówił tutaj pan radny sprawozdawca klubu SLD Jacek Kuś o tych spółkach. No panie Jacku, to dzięki decyzji mojej, oczywiście wspartej radą, kupiliśmy już kilka lat temu teren po PZB, daj Boże z korzyścią bardzo wielką, ale ratowaliśmy. I teraz co do kombinatu i uzdrowisk i PZB. Proszę zapytać się przewodniczącego związków zawodowych, który reprezentuje was, pana Matuszczaka, ile razy ja pomagałem i pomagam PZB poprzez moje działania. Wy o tym nie wiecie nawet. To samo spotkania ze związkami zawodowymi, z prezesem kombinatu. Też wiele razy próba podejmowania była, nawet wie pan co, no
Zapraszałem ich do wzięcia udziału w przetargach, informując ich. To jest też pomoc. Co do uzdrowisk, też zależało mi bardzo na tym, żeby uzdrowiska stały się własnością marszałka i też moje wyjazdy do Szczecina, przy których nie byliście, też wiele dały. No, staram się pomagać, bo najgorsze, co może być, to jest frustracja z braku pracy i wyjazdów młodych ludzi za granicę. No, no, jestem tym absolutnie zniesmacony, bo dzięki Bogu moje dzieci tu są, ale też były za granicą, pracowały i wróciły do Polski i się z tego bardzo cieszę. Co do mówienia o tych, że koledzy z PO to tylko przytakują. Proszę Państwa, wy nie wiecie nawet, ile razy mi dawano po garach, przepraszam, tak mówię, pan Zawadzki, pan Beńko i inni za to, nie, ale to w pozytywnym myśleniu moim, że trzeba to zrobić, że trzeba to zrobić, że dlaczego to nie jest zrobione. I także opozycja, przepraszam, moi koledzy z klubu Platformy nie tylko głaskali nas, ale też nam pokazywali, co trzeba zrobić, żeby było lepiej. Coś jeszcze mam? No i tutaj pan Binkowski używa te słowa afera, afera, afera. No ludzie, zobaczcie, jaka afera będzie z Bryzy. Piękny budynek powstaje. I przecież on nie powiększy swoją jakby dużą ilością metrów, tylko ktoś za swoje pieniądze zrobi syrenki pięknego Mercedesa. To trzeba tylko podziękować, bo oni się chcieli wycofać. Albo chcieli tu zrobić dyskont. Ja walczyłem o to, żeby tego nie robili. I będzie coś pięknego w centrum. Teraz problemy komunikacyjne. No, te problemy były i są, jeśli buduje się drogę, remontuje się, skrzyżowanie Solna zostało udrożnione. Teraz jest Rzeczna zamknięta, no, ale musi być zamknięta, żeby było to realizowane. Co do blokady miasta, ja już przeprosiłem raz, drugi, trzeci, przepraszam jeszcze raz za triathlon, ale myślę, że w następnym roku, jeśli organizatorzy przyjadą do nas, na pewno będzie w innej jakości, bo uczymy się na błędach i ja wiem, że było trochę zblokowane miasto, ale proszę Państwa, przeszło 1000 osób, większość zamieszkało nie jeden dzień, tylko z rodzinami, bo ja poznałem bardzo wielu ludzi, przyjechali z rodzinami do Kołobrzegu na weekend, mieszkali w naszych hotelach, jedli w naszych restauracjach, zostawiali tu pieniądze, to im mieli lepiej ci, co produkują chleb, ciasto, ci, co produkują, czy sprzedają owoce, ci, co mają restauracje i hotele, no wszyscy zarabiają na tym, ale my musimy żyć turystyką, rekreacją i sportem, a nie tworzeniem czegoś, co nie możemy na to sobie pozwolić. Także pomimo tego, że opozycja wypowiedziała się, pomimo tego, że opozycja wypowiedziała się, że nie będą za absolutorium, ja się liczyłem z tym i nie będę płakał na kolana, nie będę padał, ale myślę, że część radnych widzi pracę moją, urzędu, skarbnika, moich zastępców, spółek, szkół i tak dalej, i tak dalej. Kończę powiem tylko tak, że mamy informację w rankingu Gazety Prawnej. Pięknie. Pierwsze miejsce dla miasta Kołobrzeg. To dla nas wszystkich. Mamy pierwsze miejsce w Polsce, proszę Państwa. Za całokształt 2013 roku w kategorii miast miejsko-wiejskich, a tych miast jest chyba 800 takich. No i prezydent miasta, trzecie miejsce. Też jestem zadowolony. Serdecznie jeszcze raz dziękuję za współpracę. Wszystkiego najlepszego. Jeśli naprawdę ktoś się nie może ze mną dogadać, to nie wiem, jaki ma charakter, bo ja z wszystkimi się mogę dogadać. Mogę być niekiedy złośliwy, arogancki, przepraszam za to, ale jeśli trzeba dla dobra tego miasta, to wszystko zrobię, żeby było dobrze. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do współpracy dalszej. Bardzo proszę, pan radny Dariusz Zawadzki. Szanowni Państwo, ja chciałbym tak trochę ogólnie, ponieważ mamy rok wyborczy, więc jest to nasze ostatnie posiedzenie absolutoryjne w przeciągu tych 4 lat, więc nie dziwię się, że poruszamy rok 2014, poruszamy rok 2007. Możemy równie dobrze, szanowny panie Antoni, cofnąć się do 1255 roku i całą historię przerobić miasta. No skoro już lubimy historię, to już bądźmy konsekwentni.
Ja chciałbym, dlaczego to mówię? Bo chciałbym przypomnieć, że sesja absolutoryjna jest tylko i wyłącznie w sprawie całokształtu spraw związanych z wykonania budżetu za rok 2013. I z tego tytułu prezydent składa Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013. Natomiast Rada Miasta ocenia prezydenta za rok 2013 pod kątem celowości, legalności i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi. To jest bardzo istotna informacja. Z drugiej strony też ciekawi mnie jedno, że no, koledzy z opozycji bardzo często w poprzednich latach na przykład wstrzymywali się od głosu, jeżeli chodzi o absolutorium. Teraz no, w tym roku akurat będą przeciwni, no, ale no, mają koledzy prawo do tego oczywiście, bo na tym polega prawo demokracji. No, z drugiej strony też koledzy wstrzymywali się od budżetu w poprzednich latach, bądź byli czasami przeciwko. Jednocześnie z drugiej strony w formie interpelacji też koledzy no, czerpią jakieś tam korzyści z tego budżetu, który później krytykują w czambuł. No i to też takie moje niezrozumienie tematu. No ale równie dobrze powiem w ten sposób teraz, że no, koledzy mają prawo powiedzieć trzy razy nie dla budżetu. My możemy powiedzieć, już tak o słodze, panie prezydencie, trochę trzy razy R, czyli to, że prezydent kierował się w celu zasadą gospodarowania środkami finansowymi rozsądnie, racjonalnie i rozważnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Antoni Piwowarczyk. Ja chciałem tutaj zrobić ad vocem. Czy pan radny wie, że pewne rzeczy są nie do przyjęcia, bo pan mówi tylko tam z punktu, że to było to, tamto, ale my rozpatrujemy realizację budżetu za jego efektywność. Jakie ma to znaczenie? Przecież to decyduje o rozwoju miasta i o życiu mieszkańców i pod tym kierunkiem się kieruje. Chcę panu jeszcze tylko tutaj dodać, jeżeli pan nie jest świadom, bo tutaj na wstępie mówiłem, ja nie pojmuję, jak można mylić się o 24% planowanego dochodu. Otóż, szanowny panie radny, w roku 2007 dochody zaplanowano na 151,4 miliona, a zrealizowano 152,8, czyli o 1 miliony 400 tysięcy większe niż planowano. Dzisiaj o 57 milionów do tyłu jesteśmy. Czy to jest skala porównawcza? Czy tu nie można się niepokoić, że coś tu jest nie tak z planowaniem? Dziękuję. Znaczy, jeżeli mi tylko wolno, panie radny, bo właściwie mam zasadę nie wtrącania się, szczególnie przy takiej ważnej dyskusji. Natomiast chcę publicznie powiedzieć, że te dochody też zostały zmniejszone, dlatego że taka była wola rady. Ja sam głosowałem świadomie i też, o dziwo, tutaj ukłon w stronę pana prezydenta, zgodnie z interesem miasta. Rada Miasta nie pozwoliła prezydentowi wykonać dochodów, jeżeli chodzi o sprzedaż gruntu przy ulicy Mazowieckiej. Proszę pamiętać o tym, to było planowanych 20 milionów. Bardzo proszę wziąć to pod uwagę. Taka była moja wola i taka była moja decyzja. Bardzo proszę, pan radny Antoni Piwowarczyk. Panie przewodniczący,